Rozdział 9. Krąg przeznaczenia. Przestrzeń projekcji przyszłych wcieleń. Miejsce wyboru przyszłego wcielenia postrzegane jest jako sfera, w której znajdują się pola bardzo skoncentrowanej siły, jarzących się ekranów energii. Jak już wspomniałem w części poświęconej bibliotekom duchowym, przestrzeń wyboru wcielenia określana jest mianem kręgu przeznaczenia. To miejsce, w którym po raz pierwszy widzimy nasze kolejne ciało. We wspomnieniach większości pacjentów krąg jest okrągłą, nakrytą kopułą salą z panoramicznymi ekranami ustawionymi od podłogi aż po sufit i otaczającymi ze wszystkich stron duszę, znajdującą się w zacienionym polu umożliwiającym oglądanie wyświetlanych na ekranach scen. We wspomnieniach niektórych pacjentów ekrany te znajdują się po dwóch lub trzech stronach, podczas gdy oni siedzą na podwyższonej platformie. Z platformy tej dusze mogą patrzeć na znajdujące się na wysokości ich wzroku, nieco powyżej lub poniżej, ekrany ogromnej wielkości, dużo większe od tych spotykanych w innych, przeznaczonych do nauki miejscach w świecie duchowym. Na ekranach wyświetlane są futurystyczne sceny przedstawiające wydarzenia oraz ludzi, których dusza spotka w swoim najbliższym wcieleniu. Niektórzy pacjenci mówią, że na poszczególnych ekranach oglądają zdarzenia z dzieciństwa. Czasów młodzieńczych, dorosłości i dojrzałego wieku konkretnych ciał. Inni natomiast twierdzą, że na wszystkich monitorach wyświetlane są im te same sceny jednocześnie. Całą duchową konstrukcję tego pomieszczenia zaprojektowano w taki sposób, aby dać obserwatorowi możliwość oglądania lub uczestniczenia w akcji, tak samo jak w bibliotekach. Odnoszę wrażenie, że więcej dusz decyduje się na wejście do sceny wyświetlanej na ekranie w kręgu podczas wyborów cielenia, niż do scen z ekranów rozmieszczonych w ośrodkach nauki. Przed podjęciem decyzji, dusze chcą przeżyć fragmenty przyszłych wydarzeń w danym ciele. Dusza sama decyduje, czy wejdzie w jakąś scenę, czy ograniczy się do jej oglądania. Tak jak w przypadku mniejszych konsoli. Również w kręgu jest coś, jakby panele lub dźwignie wykorzystywane do sterowania obrazu wyświetlanego na monitorach. Wielu nazywa tę procedurę skanowaniem pasm czasu, a ci bardziej zaawansowani utrzymują, że za pomocą umysłu mogą sterować wieloma zdarzeniami, jakie się przed nimi pojawiają. Wyświetlany film da się na chwilę zatrzymać, jeżeli dusza pragnie dłużej przeanalizować jakąś część swojego przyszłego wcielenia. Powinienem wyraźnie podkreślić, że wszyscy moi pacjenci odnoszą wrażenie, że oglądane sceny musiały zostać dla ich dobra odpowiednio zmodyfikowane oraz że mają nad nimi mniejszą kontrolę niż na przykład tymi w bibliotece. Co więcej, wydaje mi się, że kiedy przyglądają się swojej przyszłości, mogą obejrzeć więcej scen z pierwszych lat swojego wcielenia niż z późniejszego okresu. Wpływ na takie właśnie wrażenie może mieć fakt, że w momencie naszej sesji pacjent te wcześniejsze lata zdążył już rzeczywiście przeżyć. Kluczowym okresem nowego, oglądanego wcielenia wydaje się czas pomiędzy ósmym a dwudziestym rokiem życia, kiedy to człowiek staje na pierwszych istotnych rozstajach dróg. Według wielu pacjentów niektóre fragmenty wcielenia pokazywane im są z licznymi szczegółami, inne natomiast nie są im pokazywane wcale. Panele sterowania zdają się tu całkowicie bezużyteczne, choć moich pacjentów nigdy to nie martwi. Uważam, że pewną rolę odgrywa w tym przypadku obecna amnezja. Jak powiedział mi pewien 40-letni pacjent, pokazano mi moje obecne ciało w wieku 4, 16 i 28 lat, ale wydaje mi się, że w tej chwili coś uniemożliwia mi przypomnienie sobie, co widziałem później. Podczas oglądania, monitory falują, jak warstwa wody. Pewna kobieta użyła w tym kontekście trafnej metafory. Monitory zaczynają ożywać, przypominają wtedy trójwymiarowe podwodne akwarium. Kiedy przyglądam się jakiemuś wcieleniu, czuję, jakbym brała głęboki wdech i zanurzała się w wodzie. Ludzie, miejsca, zdarzenia, widzę, jak wszystko przepływa obok mnie w okamgnieniu, jak gdybym tonęła, a później wracam na powierzchnię. Przyglądanie się jakiejś scenie z przedstawianego mi wcielenia trwa mniej więcej tyle, ile byłabym w stanie wytrzymać pod wodą. Pod wieloma względami sięganie do wspomnień moich pacjentów z ostatniego pobytu w przestrzeni wyboru wcielenia, i przyglądanie się temu, jak dokonali wyboru ciała, jest jednym z najbardziej terapeutycznych i pouczających aspektów sesji hipnotycznych. Powrót pacjenta do kręgu okazał się ogromnie pomocny w mojej pracy klinicznej, ponieważ ma duże znaczenie dla jego obecnego wcielenia. Mam nadzieję, że przedstawiając czytelnikom szerszy obraz tego procesu, pomogę im docenić wagę każdego wybieranego przez nas wcielenia. Kolejna duchowa specjalizacja to Mistrzowie Czasu, koordynatorzy zajmujący się przeszłością, Teraźniejszością i przyszłością ludzi oraz zdarzeń na pasmach czasu. Mistrzowie czasu są niezwykle umiejętnymi ekspertami, którzy najwyraźniej sterują obrazami wyświetlanymi na monitorach w tej sferycznej sali kinowej. Są członkami zespołu specjalistów planowania, do których należą przewodnicy, archiwiści i członkowie rady starszych, uczestniczący w procesie projektowania przyszłości. Znaczna część moich pacjentów nie widzi mistrzów czasu w przestrzeni wyborów cielenia. Niektórzy mają wrażenie, że są w kręgu sami, nie licząc operatora. Inni wchodzą do kręgu ze swoim przewodnikiem, a czasami z członkiem Rady Starszych, jedynym doradcą, którego obecności są świadomi i który pomaga im podczas wyboru wcielenia. Wiele dusz ma już na tym etapie pewne przemyślenia dotyczące kolejnej inkarnacji. W ich sformułowaniu pomogli im przewodnicy i członkowie rady, zadając duszy pytania o to, jakie następne wcielenie powinno wyglądać i jakiego rodzaju ludzkie ciało najlepiej by się do tego nadawało. Mimo to wchodząc do przestrzeni wyborów wcielenia, nie jesteśmy całkowicie przygotowani na możliwości wyboru, jakie zostaną nam przedstawione. Przeciętna dusza odczuwa zdumienie, ale i pewne obawy. Mistrzowie czasu, pracujący w kręgu, zdają się tajemniczymi, słabo widocznymi istotami, z którymi mogą się konsultować przewodnicy towarzyszący nam w tej przestrzeni. Nawet jeśli dusza dostrzega mistrza czasu, nie rozmawia z nim podczas oglądania wyświetlanych scen. Właśnie z tego powodu przypadek przedstawiony poniżej jest dość nietypowy. Przypadek numer 62. Doktor Newton, opowiedz mi, co się dzieje, kiedy wchodzisz do przestrzeni wyborów cielenia. Pacjent, są tam dwie istoty, które podchodzą do nas z zamiarem konsultowania się z moim przewodnikiem, Fujmem. Wygląda na to, że dobrze ich zna. Czy widujesz je w tym miejscu przed każdym nowym wcieleniem? Nie, tylko kiedy następne wcielenie ma być szczególnie ciężkie. Oznacza to, że przede mną trudny wybór. Będziesz miała do wyboru więcej ciał niż zazwyczaj, czy będą to ciała bardziej wymagające? Hm, zazwyczaj przedstawiają mi tylko kilka ciał, dzięki czemu wybór jest łatwiejszy. Znasz imiona tych dwóch specjalistów, którzy rozmawiają z fujmem? Absolutnie nie. Ta wiedza nie jest dla nas przeznaczona. Nie znamy tych mistrzów czasu, dlatego fujm jest tu ze mną. Rozumiem. Spróbuj więc na tyle, na ile to możliwe, opisać mi tych mistrzów czasu. W porządku. Pierwszy wygląda jak mężczyzna i ma w sobie pewną surowość. Wiem, że chciałby, żebym wybrała pewne konkretne ciało, to, które będzie najużyteczniejsze. To ciało zapewni mi najwięcej doświadczeń, jakich potrzebuję w kolejnym wcieleniu. O, jak słyszałem, kierownicy kręgu są dość cichymi i dyskretnymi istotami. No cóż, tak, to prawda, jednak na etapie wyboru zawsze wśród propozycji wcieleń jest takie, które według specjalistów od planowania byłoby dla nas najlepsze. To ciało przedstawia się nam najdokładniej. Wszyscy wiedzą, że po raz pierwszy przyglądam się tym ciałom i chcą, żeby mój wybór był owocny. O tym też słyszałem. A drugi mistrz czasu? Jest kobiecy i delikatniejszy, bardziej elastyczny. Chce, żebym wybrała ciało, w którym będzie mi przyjemnie. Skłania się ku umiarowi, zwraca się do pierwszego mistrza czasu i mówi, że mam mnóstwo czasu na przerobienie wszystkich lekcji. Specjalnie pojawili się tu oboje dla mojego dobra. Coś jak dobry i zły glina podczas przesłuchania? No, może, albo po to, żebym miała przed fujmem adwokata po obu stronach, kiedy zdecyduje się wybrać drogę pośrednią. A więc fujm jest swego rodzaju sędzią? Hmm, nie, to nie tak. Fujm nie przyjmuje ani pobłażliwej, ani surowej postawy, kiedy zastanawiam się, co wybrać. Wszyscy dają mi do zrozumienia, że wybór należy wyłącznie do mnie, ponieważ to ja będę musiała z tym żyć. Ale mi się powiedziało Rzeczywiście, naprawdę musimy żyć z naszymi wyborami. Zanim przejdziemy dalej, powiedz mi, jak wyglądało wybieranie ciała, w którym żyłaś w swoim poprzednim wcieleniu? Poprzednio wybrałam trudną drogę w ciele kobiety, która miała umrzeć w ciągu dwóch lat od ślubu. Mój mąż w tamtym wcieleniu musiał odczuć stratę kogoś, kogo głęboko kochał. To miała być spłata długu karmicznego z jego poprzedniego wcielenia. Istniało więc duże prawdopodobieństwo, że tamto ciało umrze w młodym wieku. A najważniejsze pytanie brzmiało, czy to ty będziesz duszą, która się na to ciało zdecyduje. Tak, właśnie o to chodziło. Dobrze, powiedz mi w takim razie, w jakich okolicznościach umarłaś jako ta młoda kobieta. W pomieszczeniu z monitorami pokazano mi trzy możliwe wersje śmierci. W podobnym okresie w trakcie życia na ranchu w pobliżu Amarillo w Teksasie mogłam umrzeć szybko w wyniku przypadkowego postrzelenia podczas awantury pomiędzy dwoma pijanymi mężczyznami. Mogłam umierać dłużej po upadku z konia, mogłam też utonąć w rzece. Istniała jakaś szansa na dłuższe życie? Niewielka, ale udaremniłaby cel, z jakim wybór tego ciała miał się wiązać. Czyli jaki? Wspólnie z moją bratnią duszą zdecydowaliśmy się na życie na tym ranczu, ponieważ on tej lekcji bardzo potrzebował. Odrzuciłam wszystkie inne ciała, chciałam mu pomóc. Powiedz mi, o czym myślałaś, patrząc na te trzy możliwości w przestrzeni wyborów cielenia. Oczywiście wybrałam śmierć od kuli. W mojej śmierci nie miało znaczenia, jak umrę, ale że miałam umrzeć wcześniej. Czytelnik może się zastanawiać nad związkiem prawa karmy z przyszłymi możliwościami i prawdopodobnymi zdarzeniami. Karma nie dotyczy tylko naszych uczynków, ale także życia wewnętrznego myśli, uczuć i tego, co nami kieruje wszystkiego, co łączy się z prawem przyczyny i skutku. Karma jest czymś więcej niż właściwym postępowaniem w stosunku do innych, uwzględnia nasze zamiary. Choć życie kobiety za Marillo miało z dużym prawdopodobieństwem trwać krótko, jej wczesna śmierć nie została wyryta w kamieniu. Jedną ze zmiennych była właśnie dusza, która miała zamieszkać w tym konkretnym ciele. Nawet gdyby była to dusza spodziewająca się krótkiego życia, wciąż istniałyby czynniki związane z wolną wolą. Dowiedziałem się, że przedwczesna śmierć tej kobiety od zbłąkanej kuli, która trafiła ją przypadkiem, gdy stała po drugiej stronie ulicy naprzeciwko Baru, w którym miała miejsce strzelanina, nie była w 100% przesądzona. Kiedy zapytałem, czy kobieta mogła uniknąć wybrania się tego dnia do Amarillo po zakupy, moja pacjentka odpowiedziała: tak, ale coś skłoniło mnie do pojechania do miasta dokładnie wtedy, choć już miałam się z tego wycofać, nie wiedząc czemu. Inna dusza mogła nie wiedząc czemu, w ostatniej chwili zdecydować się nigdzie nie pójść. Wybór czasu inkarnacji i nowego ciała. Choć poza naszym fizycznym wszechświatem czas ma niewielkie znaczenie, codziennie widzimy, jak wszystko wokół nas się starzeje razem z nami. Żyjemy na planecie obracającej się wokół gwiazdy, która również starzeje się zgodnie z chronologią. Cykl życia przebiega w czasie, a na bieg czasu w naszej wymiarowej rzeczywistości zdają się wpływać zaawansowane istoty, które pozwalają reinkarnującym duszom analizować przeszłość i uzyskiwać wgląd w przyszłość. W bibliotekach i ośrodkach nauki w świecie duchowym możemy się przyglądać innym możliwym wersjom naszego postępowania w poprzednich wcieleniach, żeby sprawdzić, co by było gdyby w naszej przeszłości. Zgodnie z doktryną dotyczącą wolnej woli, minione zdarzenia nie były bardziej nieuniknione niż działania, jakie w ramach tych zdarzeń podejmowaliśmy. To nie los decyduje, jak rozegra się dana sytuacja. Nie jesteśmy marionetkami. W naszym wszechświecie, kiedy przeszłość jest już przeszłością, minione zdarzenia i ludzie w nich uczestniczący stają się wieczne i na zawsze pozostają zapisane w duchowych bibliotekach. Ponieważ przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w czasie chronologicznym oznaczają teraz w świecie duchowym, w jaki sposób w kręgu wyborów cielenia traktuje się przyszłość? W rozdziale 5, po przedstawieniu przypadku numer 30, założyłem, że w światach równoległych może istnieć wiele możliwych wersji tego samego zdarzenia. W światach fizycznych hipoteza ta oznacza, że planety takie jak Ziemia mogą być zduplikowane w tych samych ramach czasowych i istnieć równocześnie jako poruszające się cząstki fal energii świetlnej. Światy mogą być równoległymi, nakładającymi się na siebie rzeczywistościami, współistniejącymi w tym samym wymiarze, choć można sobie wyobrazić inne możliwości. Niezależnie od rozmieszczenia tych światów równoległych w przestrzeni Dusze badające Ziemię śledzą, zatrzymują oraz przewijają do przodu i wstecz ziemski czas i zdarzenia z poziomu prawdziwej rzeczywistości świata duchowego. Najważniejsze i najgrubsze pasma, które nazywam liniami podstawowymi, to pokazywane nam w kręgu prawdopodobne przyszłe zdarzenia, jakie spotkałyby nas w określonych ciałach. Fale minionych zdarzeń wciąż istnieją w formie trwałej i niemożliwej do usunięcia, tak jak w bibliotekach duchowych. Ale skoro teraźniejszość i przyszłość również istnieją w czasie teraz, jak to możliwe, że da się zmienić przyszłość, a przeszłości nie? Czy nie jest to paradoks? W mechanice kwantowej cząstki światła zdają się w pewnym momencie znikać i natychmiast pojawiają się w innym miejscu. Jeżeli każde zdarzenie w czasie istnieje na jakiejś pomarszczonej, przypominającej falę linii opcji i prawdopodobieństw, czy jest możliwe, żeby minionemu zdarzeniu były przypisane jakieś wieczne właściwości, skoro przyszłe zdarzenia są wciąż płynne i otwarte na zmiany? Mam silne przeczucie, że tak. Jednakże po wielu latach słuchania wyjaśnień dotyczących wyborów cielenia nie wierzę, aby liczba prawdopodobnych wersji przyszłości była nieograniczona. Nie ma takiej potrzeby, żebyśmy mieli nieskończone możliwości wyboru. Opcjonalne wyjścia muszą być zróżnicowane tylko w tym zakresie, w jakim jest nam to potrzebne do przerobienia pewnych lekcji. W przypadku numer 29 Emi pokazała mi na podstawie prowadzonej w bibliotece analizy swojego minionego wcielenia, że wraz z upływem czasu zmniejszała się liczba możliwych decyzji będących alternatywą dla samobójstwa. Specjaliści od planowania zajmują się tym, co by było gdyby w naszych wcieleniach. Mistrzowie czasu i inne duchowe istoty wiedzą, że w przypadku zdarzeń, które są zapisane w wielkim planie, ale jeszcze się nie wydarzyły, istnieją większe lub mniejsze szanse na ich faktyczną realizację. W kręgu nie analizujemy alternatywnych wersji przyszłych zdarzeń. Analizujemy raczej proponowane nam alternatywne ciała, które w ramach tych zdarzeń będą istnieć. Każde z tych ciał pojawi się na Ziemi w mniej więcej podobnym momencie. Oglądanie. Najbardziej prawdopodobnych zdarzeń, z którymi ciała te będą w jakiś sposób związane, jest jak przeglądanie zwiastunów filmowych. Oglądając konkretne sceny zaplanowane dla nas przez Mistrzów Czasu, niektóre dusze czują się jakby grały w szachy, nie wiedząc jeszcze, jakie mają przed sobą możliwości ruchu, by osiągnąć pożądany wynik. Zazwyczaj dusze przyglądają się fragmentom przyszłego życia przedstawionym na linii podstawowej, czy też linii kręgu, jak określają ją niektórzy pacjenci. Linia kręgu prezentuje najbardziej prawdopodobny przebieg wcielenia każdego analizowanego ciała. Dusza przygotowująca się do inkarnacji wie, że wystarczy jeden ruch pionkiem, jedna najmniejsza zmiana podczas oglądanej przez nich gry, by wpłynąć na ostateczny rezultat. Wydaje mi się intrygujące, że duszom zazwyczaj nie pokazuje się, jakie rezultaty na głębszym poziomie przyniosłyby ich przyszłe możliwe decyzje. Dusze wiedzą, że szachownica życia daje im możliwość wykonania wielu innych ruchów, które mogą w każdej chwili zmienić przebieg ich wcielenia. Szczerze mówiąc, właśnie to jest dla większości dusz najbardziej interesujące w tej grze. Zmiany w życiu zależą od naszej wolnej woli i konkretnych działań. Ten związek przyczynowy jest elementem prawa karmy. Karma to szansa, ale wymaga również hartu ducha i wytrzymałości, ponieważ obok osobistych zwycięstw gra przyniesie nam także komplikacje i straty. Relacje różnych pacjentów na temat spotkań w wypełnionych monitorami pomieszczeniach są bardzo spójne. To, co dusze tam widzą, trudno ogarnąć umysłem. Przebywając w kręgu, dusze nie są jednak w stanie zobaczyć przyszłych zdarzeń, których nie obejmuje ich najbliższe wcielenie w jednym z proponowanych im ciał. Najwyraźniej mogłoby to zaciemnić obraz oglądanych przez duszę inkarnacji. Opierając się na płynących z tego wnioskach, wolę się zajmować progresją hipnotyczną, wyłącznie w celu odwiedzania przestrzeni wyborów cielenia w świecie duchowym. Od czasu do czasu, w związku z czymś innym, o czym rozmawiam z pacjentem w trakcie sesji, gdy ten nie znajduje się w kręgu, przed oczami umysłu pacjenta pojawiają się urywki scen, w których uczestniczy on w jakimś przyszłym wydarzeniu i znajduje się na przykład na pokładzie statku kosmicznego. W takich sytuacjach zazwyczaj nie staram się uzyskać bardziej szczegółowych informacji. Co więcej, takie przebłyski z przyszłości są niepewne, ponieważ człowiek może widzieć tylko jedną wersję takiego zdarzenia, które ostatecznie z pewnym prawdopodobieństwem przebiegnie inaczej z powodu całego szeregu nowych okoliczności i decyzji powstałych na liniach czasu prowadzących do takich zdarzeń. Pomieszczenia wyboru przydają się duszom, które mają pewne obawy co do zaakceptowania umowy dotyczącej kolejnego wcielenia. Możliwość przyjrzenia się określonym aspektom ich przyszłości wielu duszom daje pewność i zaufanie. Niemniej jednak niektóre pełne obaw dusze mówią, że nie chcą wchodzić do środka ekranu, żeby sprawdzić, jak to jest żyć w danym ciele. Lękają się, że mogłyby stracić odwagę przyjęcia jakiegoś trudnego wcielenia. Odważniejsze dusze uważają, że pomieszczenie wyboru ma wywoływać reakcję zupełnie przeciwną, ponieważ umożliwia wcześniejsze zbadanie gruntu. Ważnym przykładem przygotowania się do próby jest wybór ciała homoseksualnego. Ponieważ tendencje do homoseksualizmu mają zasadniczo podłoże biologiczne i nie wynikają z edukacji społecznej czy środowiska, dusze wybierają takie ciała z dwóch podstawowych powodów. Jak już wcześniej wspomniałem, na poziomie pierwszym i drugim rozwoju dusze wybierają ciała określonej płci w około 75% swoich wcieleń, ponieważ w ciele kobiety albo mężczyzny czują się komfortowo. Zauważyłem, że moi pacjenci będący gejami lub lesbijkami zaczęli już proces wybierania na zmianę ciał różnych płci w swoich wcieleniach, co jest charakterystyczne dla bardziej rozwiniętych dusz. Decyzja o tym, żeby stać się gejem lub lesbijką, jest jednym ze sposobów wprowadzenia tej zmiany w życie w określonym wcieleniu. W związku z tym obecne ciało pacjenta może nie być mu równie dobrze znane jak ciało przeciwnej płci, jak w przypadku homoseksualnego mężczyzny, który ma wrażenie, że mieszka tak naprawdę w ciele kobiety. Drugim i znacznie ważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór ciała o orientacji homoseksualnej jest celowa chęć życia w społeczeństwie uprzedzonym do danego człowieka. Moi homoseksualni pacjenci rzadko są młodymi i niedoświadczonymi duszami. Jeżeli postanawiają się ujawnić ze swoją orientacją, oznacza to, że zdecydowały się na życie, w którym będą musiały płynąć pod prąd w kulturze, w której panują sztywne stereotypy dotyczące ról płci. Muszą dążyć do tego, żeby wznieść się ponad złe traktowanie ze strony społeczeństwa, odkryć swoją tożsamość i odnaleźć w sobie poczucie własnej wartości. Wymaga to odwagi i determinacji, co widzę wyraźnie, kiedy cofam tych pacjentów do przestrzeni wyborów cielenia, w której zostały podjęte te decyzje. Dla zilustrowania tej sytuacji chciałbym przytoczyć przypadek pacjenta, który był kiedyś chińską cesarzową. Jego obecna inkarnacja jest pierwszą, jaka nastąpiła po tamtym pełnym luksusu i władzy w cieleniu. Jego dusza o imieniu Jamona wyjaśniła, że jako cesarzowa mieszkała w ciele uderzająco pięknej kobiety, która jak przystało na osobę o jej statusie, nosiła klejnoty warte fortunę, a jej służba pojawiała się na każde skinienie. W życiu tym nie znała umiaru, wszyscy poddani schlebiali jej, ale i nie mogła zaufać nikomu ze względu na dworskie intrygi. W pomieszczeniu wyboru wcielenia, tuż przed obecną inkarnacją, przedstawiono tej duszy trzy ciała. Mój pacjent tak skomentował swoją decyzję. Wśród tych trzech ciał były kobiety i jeden przystojny młody mężczyzna, który, jak mi powiedziano, wewnątrz był kobietą. Pierwsza kobieta była bardzo szczupła, niemal wątła i miała prowadzić spokojne życie oddanej żony i matki. Druga była pełna szyku, w pewnym sensie olśniewająca, ale przez innych miała być postrzegana jako osoba niezwykle natrętna. Miała też w sobie emocjonalny chłód. Wybrałem mężczyznę, ponieważ w ciele tym musiałbym sobie radzić z homoseksualnością. Wiedziałem, że jeżeli pokonam w sobie wstyd przed innymi, będzie to stanowiło równowagę dla mojego pełnego pochlebstw życia w ciele cesarzowej. Wszystkie te ciała są typowym przykładem proponowanego duszą zestawu możliwości. Atrakcyjna, aktywna towarzysko kobieta byłaby po prostu przedłużeniem poprzedniego wcielenia mojego pacjenta, jako pochłonięta sobą i budząca zazdrość osoba publiczna. Żona nie byłaby złym wyborem. To droga pośrednia pozwalająca duszy mojego pacjenta nauczyć się pokory i akceptowania życiowych prób w trudnych warunkach. Jednak i w tym przypadku było to ciało kobiety, a Jamona chciała przerwać długi cykl kobiecych inkarnacji. Wybór ciała homoseksualisty miał być, zdaniem Jamony, tym najtrudniejszym, choć mężczyzna, ten pod względem finansowym sytuowany był dużo wyżej niż wspomniana żona. Na etapie wyboru zazwyczaj nikt nam nie doradza, ale starsze dusze wiedzą, że jedno z proponowanych nam ciał jest tą kuszącą opcją, która nie da nam zbyt dużych szans na rozwój. Dusza mojego pacjenta wiedziała, że takim ciałem byłoby to aktywne i towarzysko kobiety. Dokonała takiego, a nie innego wyboru nie dlatego, że ktoś zachęcił ją do wybrania jedynego w tym zestawieniu mężczyzny, ale dlatego, że ta próba byłaby najwyraźniej najtrudniejsza. Mój pacjent powiedział mi: W moim życiu wielu ludzi traktowało mnie z niechęcią, a nawet wstrętem. Potrzebowałem doświadczyć tej dyskryminacji, poczuć zagrożenie i słabość. Jedna z moich obserwacji dotyczących wyboru ciała jest taka że bardziej zaawansowane dusze potrafią w dogłębny sposób porównać ze sobą proponowane im ciała w zaprezentowanych ramach czasowych. Widzę również, że dusze mniej zaawansowane wybierają ciała, o których wiedzą, że powinny je wybrać, ponieważ jest to dla nich najlepsze. Bardziej ufają procedurze wyboru niż samym sobie. Jak powiedział jeden z moich pacjentów, dla mnie wybieranie nowego ciała jest jak kupowanie garnituru. Przymierzam egzemplarze wiszące na wieszakach z nadzieją, że ten wybrany nie będzie wymagał poprawek. Mistrzowie czasu. Raz na kilka lat do mojego gabinetu trafia pacjent przygotowujący się do pełnienia funkcji mistrza czasu. Kiedy już uda mi się go rozpoznać, traktuję go jak cenny skarb. Istnieją też inne specjalizacje związane z czasem, dlatego muszę uważać, żeby podczas sesji hipnotycznej nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Dla przykładu archiwiści pomagają duszom w wyszukiwaniu określonych fragmentów ich minionego wcielenia i alternatywnych wersji minionych zdarzeń. Są bardziej historykami czy kronikarzami, a nie mistrzami czasu, którzy z kolei zajmują się najbliższą przyszłością ciał przedstawianych duszy w przestrzeni wyborów wcielenia. Jestem przekonany, że tak samo jak w przypadku innych duchowych specjalizacji, również tutaj zazębiają się one ze sobą, a wielu mistrzów zajmuje się koordynacją czasu w ramach pomocy tym duszom, które potrzebują takiego wsparcia. Dlatego też moi pacjenci często wrzucają wszystkich tych specjalistów do jednego worka, nazywając ich ekspertami od planowania. Adepci, przygotowujący się do roli mistrza czasu, nie wiedzą jeszcze wielu rzeczy, a przynajmniej twierdzą, że nie wiedzą. Wypytując pacjentów o ezoteryczne aspekty jakiejkolwiek duchowej specjalizacji, muszę odróżnić typowe blokady uniemożliwiające mi poznanie tych szczegółów, których poznać nie powinienem, od tego, czego zaawansowany pacjent rzeczywiście nie wie. Czytelnik z pewnością się zastanawia, dlaczego w przypadkach przedstawionych w niniejszej książce nie zadawałem innych, prawdopodobnie trafniejszych pytań. Możliwe, że je zadałem, nie otrzymałem jednak odpowiedzi. Czasami uda mi się wspólnie z pacjentem przygotowującym się do jakiejś specjalizacji, mimowolnie natrafić na jakąś informację, która początkowo niepozorna okazuje się cenną studnią wiedzy. Tak właśnie było w przypadku Obidoma, który w swoim obecnym wcieleniu jest inżynierem. Naszą rozmowę przedstawię od pewnego pamiętnego momentu naszej sesji. Przypadek numer 63. Doktor Newton. Obidomie. Czy możesz mi powiedzieć, co z tego, co robisz pomiędzy wcieleniami, jest dla ciebie, jako duszy, największym wyzwaniem? Pacjent. Badam czas na planecie Ziemia. W jakim celu? Chcę zostać mistrzem tej sztuki, podróżującym w czasie, rozumiejącym sekwencje, w jakich ludzie żyją w fizycznym świecie. Chcę pomagać planistom we wspieraniu dusz w wyborze wcielenia. Jak wyglądają twoje postępy w nauce? Idzie to bardzo powoli, dopiero zaczynam i potrzebuję wielu mentorów. Dlaczego wybrałeś właśnie tę specjalizację? Bardzo trudno jest mi odpowiedzieć Ci na to pytanie, ponieważ nie wiem, czy mam już wystarczające kwalifikacje w tym zakresie. Wydaje mi się, że wszystko zaczęło się od tego, że bardzo lubiłem manipulowanie energią i raczej dobrze mi to szło na zajęciach. A czy tak samo nie jest w przypadku wielu innych dusz, które tworzą z energii podczas zajęć z tej specjalizacji? To coś innego, my nie tworzymy w taki sam sposób. Jaka jest różnica? Żeby pracować z czasem, trzeba się nauczyć manipulacji przestrzennej. Zaczynamy od modeli, a następnie przechodzimy do pracy nad tym, co rzeczywiste. O jakich modelach mówisz? Och, to ogromny, zbiornik odparowanej, wirującej płynnej energii, zwężającej się w tych szczelinach, gdzie różne sceny symuluje się dla nas w maleńkich fragmentach. Szczeliny te otwierają się, widać neonowe przewody zmieniającego się światła, gotowego by tam przeniknąć. Naprawdę ciężko to wyjaśnić. W porządku obidomie chciałbym się dowiedzieć, gdzie teraz pracujesz, kto cię uczy oraz jakie są praktyczne zastosowania tej sztuki. Szkolenie z czasu odbywa się w świątyni. Nazywamy ją świątynią czasu, to miejsce, w którym nauczyciele szkolą nas w wykorzystywaniu sekwencji energii w stosunku do wydarzeń. Czym są sekwencje? Linie czasu istnieją jako poruszające się zbudowane z energii sekwencje zdarzeń. Powiedz mi, w jaki sposób manipulujecie energią na liniach czasu? Manipulowanie czasem polega na sprężaniu i rozciąganiu cząstek energii wewnątrz jednolitego pola, żeby regulować przepływ czasu. Przypomina to trochę zabawę gumkami recepturkami. Możecie zmieniać zdarzenia w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości? Czy to masz na myśli, mówiąc o manipulowaniu? Nie, mogę jedynie monitorować sekwencję energii. Działamy jak... Rozbójnicy, napadający na podróżnych, wchodzimy w sekwencje, które są dla nas jak drogi i wychodzimy z nich przyspieszając i zwalniając. Zagęszczając naszą energię, przyspieszamy, a rozprężając ją zwalniamy. Tak samo jest w przypadku zdarzeń i ludzi pojawiających się w sekwencjach, jak znaki na drogach. Niczego nie tworzymy, przecinamy te drogi jako obserwatorzy. Kto w takim razie w ogóle stworzył sekwencję czasu? Skąd mogę wiedzieć? Na moim etapie nauki tylko próbuję jakoś działać w tym systemie. Tylko pytam, Twoje odpowiedzi są bardzo pomocne. Powiedz mi, jaki jest cel Twoich działań jako ucznia przygotowującego się do roli mistrza czasu? Otrzymujemy zadania dotyczące pojedynczych zdarzeń. Znaczenie mają wszystkie decyzje ludzi w jakiś sposób związanych z tym zdarzeniem. Praktyczne zastosowania tego, co robimy, dotyczą ludzkich strumieni myśli i działań, które łączą się ze sobą w rzece czasu. Nazwałbym te zjawiska korytarzami działań i pamięcią o tych działaniach. Zgodziłbym się z tym. Cząstki energii rzeczywiście obejmują pamięć. To znaczy, energia jest przekazicielem myśli i pamięci wewnątrz sekwencji, a te nigdy nie odchodzą w niepamięć. Kanał, za pośrednictwem którego postrzegany jest czas, zaczyna się od myśli, uformowania się idei, następnie staje się wydarzeniem, a ostatecznie pamięcią o tym wydarzeniu. W jaki sposób wszystko to zapisuje się w sekwencjach? Za pomocą wibracyjnego tonu każdej zapisanej cząstki energii to jest to, co odzyskujemy. Czy sekwencje istnieją w rzeczywistościach alternatywnych każdego rodzaju? Tak, nachodzą na siebie i splatają się ze sobą to właśnie sprawia, że poszukiwanie ich jest ciekawe, o ile ma się umiejętność ich odnajdywania. Dla celów badawczych wszystko można dostrzec i odnaleźć. Potrzebuję nieco więcej informacji na ten temat o bidomie. Jest wiele rzeczy, których nie jestem w stanie Ci powiedzieć. Cząstki energii, będące częścią przyczynowości powodującej układanie się wydarzeń w czasie, mają swoje wzorce wibracyjne w wielu alternatywnych wersjach. Całą tę ludzką historię postrzegamy jako użyteczną dla przyszłych ludzkich wcieleń. Powiedz mi, jakie masz podejście do możliwych alternatywnych wersji zdarzeń? Badamy, co jest produktywne. Zdarzenia w wersji słabej, lepszej, najlepszej. Odgrywane są do momentu, kiedy przestają być produktywne. W każdym razie, wciąż jestem w tym całkowitym nowicjuszem. Analizuję minione sceny tego, co już się wydarzyło. Chcesz powiedzieć, że wszystko, co może istnieć w czasie, niekoniecznie istnieje, jeżeli istoty ludzkie niczego nie mogłyby się z tego nauczyć? O tak, podobne sytuacje, w których konieczne jest podjęcie jakiejś decyzji, wymagają nieco innych rozwiązań. I po jakimś czasie różnice są już tak małe, że ja kolekcje byłyby bezproduktywne. Na podstawie tego wszystkiego, co mi powiedziałeś, nasuwa mi się wniosek, że jeszcze nie zajmujesz się czasem przyszłym. Jak więc się postrzegasz? Myślę o sobie bardziej jako o archeologu czasu. Do moich zadań należy analizowanie ludzi i zdarzeń z przeszłości i teraźniejszości. Przyszłość jest mętna, sekwencje niejasne. Nie, teraz jestem archeologiem czasu. Gdzie tak naprawdę zacząłeś się uczyć tej dziedziny? Na zajęciach w świątyni, kiedy zgromadziła się tam moja klasa? Ile dusz jest w twojej klasie? Sześć. Nie znałem wcześniej żadnej z tych dusz. Obidomie, opowiedz mi coś o początkach swojej nauki. Twoje wspomnienia z tego okresu muszą być jeszcze dość wyraźne. Zostałem wysłany na planetę Galat to świat fizyczny, który pod względem geograficznym przypomina Ziemię. W świecie tym istniała kiedyś wielka cywilizacja, bardzo zaawansowana technicznie, a Galatianie podróżowali na inne planety, co doprowadziło ich do zguby. Obecnie na Galat nie ma żadnych form życia o wyższej inteligencji. Nie rozumiem, dlaczego wysłano cię do martwego świata. Jest nie tyle martwy, co niezamieszkany. Kiedy przybyliśmy tu na szkolenie, przyjęliśmy transparentną formę, przypominającą człekokształtną postać dawnych Galatian. Opowiedz mi o nich? Właśnie o nich myślałem. Byli to żółto-zieloni ludzie, bardzo wysocy i gibcy, bez wyraźnych stawów, mieli duże mozaikowe owadzie oczy. Jacy byli jako ludzie? Galatianie mieli dużą wiedzę, ale byli tępi, tak jak i my. Uwierzyli w swoją niezwyciężoność. Ale po co w ogóle się tu udaliście? Przecież tam chyba nic nie zostało. Nie rozumiesz? Ich linie czasu wciąż istnieją. Jesteśmy tutaj, żeby ćwiczyć się w przecinaniu linii dawnej historii tego miejsca. To swego rodzaju egzotyczny świat ze starymi platformami kosmicznymi wciąż krążącymi dookoła planety. Na jej powierzchni nadal znajdują się ogromne strefy z dawnymi mieszkaniami, które teraz stoją puste i rozpadają się. Dawne sale szkolne są coraz bardziej zarośnięte roślinami, niszczące pozostałości tej wspaniałej niegdyś cywilizacji są wszędzie porozrzucane. Ale co ty i pięciu twoich towarzyszy tam robicie? Wypuszczamy wiązki naszej energii. I przepływamy korytarzami ich minionego czasu. Jeden z naszych nauczycieli pomaga nam dostosować nasze wibracje tak, żeby przecinały się z konkretnymi okresami w historii Galatian. Udaje się to tylko częściowo, ponieważ brakuje nam jeszcze umiejętności, ale pewne sceny pokazujące ich siłę jesteśmy w stanie zobaczyć wyraźnie. W takim razie wszystko, co wydarzyło się w przeszłości, nigdy tak naprawdę nie ginie. Właśnie tak, choć Galatian już nie ma, wszystko czego dokonali, wciąż w pewnym sensie żyje. Ich triumfy, ich upadek, my możemy przeanalizować ich błędy, mogę odnaleźć rozmawiających ze sobą ludzi w określonych momentach. Dowiedzieć się o czym myśleli, zanim pokonała ich inna rasa i zasymilowała do swojej własnej kultury w odległym świecie. Galatianie posługiwali się muzycznym językiem, który unosi się wokół ich zniszczonych statków kosmicznych i opustoszałych ulic. Jaki jest ostateczny cel, do jakiego dążysz, Obidomie? Kiedy nabiorę biegłości, będę doradcą planistów, którzy projektują dla ludzi pewne sytuacje. Będę pomagał naukowcom pracującym w bibliotekach. Będę pomagał w koordynowaniu procesu wyboru w sferze wcieleń, to znaczy w kręgu i w innych tego typu kwestiach. Obidomie, chciałbym zadać Ci osobiste pytanie. Gdybym był duszą, która pomiędzy wcieleniami ma nieco wolnego czasu, czy mógłbym powrócić do miasta, w którym się wychowałem i do czasu, kiedy byłem małym chłopcem, by zobaczyć siebie samego razem z moją rodziną i przyjaciółmi w różnych sytuacjach, jakie miały miejsce w przeszłości? Nie chodzi mi o zrekonstruowanie tego wszystkiego w świecie duchowym, ale o rzeczywisty powrót na ziemię w bezcielesnej postaci, tak jak ty udałeś się na Galat. Oczywiście, Chociaż możliwe, że zanim sam byś się tego wszystkiego nauczył, potrzebowałbyś pomocy ze strony jakiegoś utalentowanego nauczyciela. Nie spodziewaj się jednak, że będziesz mógł pomajstrować nieco przy oryginalnej wersji i wprowadzić jakieś zmiany. Pamiętaj, że byłbyś wtedy duchem. Wolna wola. Podczas jednego z wykładów, jakie wygłosiłem w Kanadzie Vancouver, pewna wzburzona kobieta wstała i głośno krzyknęła. Wy, new z guru, z jednej strony mówicie, że mamy wolną wolę, dzięki której dokonujemy w życiu wyborów, a z drugiej, że jesteśmy predestynowani do życia w zgodzie z jakimś planem narzuconym z powodu karmy związanej z przeszłymi wcieleniami. Jak to w takim razie jest? Nie mam żadnej wolnej woli, ponieważ znajduję się na łasce sił, nad którymi nie mam kontroli. Moje życie to jeden wielki ocean rozpaczy. Po wykładzie usiadłem na chwilę obok tej kobiety i dowiedziałem się, że jej dziewiętnastoletni syn niedawno zginął w wypadku samochodowym. Ludziom się wydaje, że wolna wola i przeznaczenie to siły stojące ze sobą w sprzeczności. Nie zdają sobie sprawy, że przeznaczenie jest sumą naszych działań na przestrzeni tysięcy lat i niezliczonych inkarnacji. We wszystkich tych wcieleniach mieliśmy wolność wyboru. Nasze obecne wcielenie stanowi wynikową naszych minionych doświadczeń, zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych dlatego też jesteśmy iloczynem wszystkich naszych dawnych wyborów. Do tego Mogliśmy celowo postawić się w sytuacjach, które są dla nas próbą, mającą pokazać, w jaki sposób reagujemy na sytuacje, jakie pojawiają się w obecnym wcieleniu, czego nie dostrzega nasz świadomy umysł. Również w tym przypadku dokonujemy jakichś osobistych wyborów. Decydujemy się zamieszkać w określonym ciele z wielu powodów. Ten młody motocyklista, jak przyznała jego matka, żył dla szybkiej jazdy i zasadniczo to właśnie niebezpieczeństwa wynikające z jego obsesji wprawiały go w stan euforii. Poprzednia część dotycząca czasu otworzyła przed czytelnikiem drzwi do tematyki przyszłych możliwych i prawdopodobnych zdarzeń. Teraz właściwym będzie przeanalizowanie implikacji wolnej woli nieco głębiej. Reinkarnacja nie miałaby żadnego sensu, gdyby cały przebieg naszego życia był z góry określony. W moich uwagach dotyczących linii życia sugerowałem, że przyszłość może istnieć w wielu rzeczywistościach. Ludzie doświadczający różnych przeczuć dotyczących przeszłości mogą mieć rację lub się mylić. Gdyby ktoś zobaczył siebie umierającego w określonym miejscu i czasie, a ostatecznie nic takiego by się nie wydarzyło, taki potencjalny związek przyczynowy oznaczałby, że była to najbardziej złowieszcza z alternatywnych możliwości. Argumentem przemawiającym za determinizmem Będącym przeciwieństwem wolnej woli jest to, iż jedno źródło lub też grupa pomniejszych boskich istot odpowiada za fakt, że Ziemię zamieszkują istoty ludzkie cierpiące z powodu chorób, bólu, głodu i strachu. Żyjemy w świecie trzęsień ziemi, huraganów, powodzi, pożarów i innych katastrof naturalnych, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Niejednokrotnie mówiłem, że dusze uważają Ziemię za bardzo wymagającą szkołę. Wielka ziemska lekcja Polega na przezwyciężeniu w danym wcieleniu destrukcyjnych sił związanych z planetą, jak i osobistych, umacnianiu się dzięki podejmowanym wysiłkom i niepoddawaniu się. Przychodząc na Ziemię, jesteśmy w znacznym stopniu wyposażeni w to, czego potrzebujemy, żeby o siebie zadbać. Czasami może nam się wydawać, że karma ma w sobie coś z kary, ale jest też sprawiedliwa i zrównoważona, czego możemy nie dostrzegać zaślepieni żalem. Lęk pojawia się, kiedy tracimy kontakt z naszą duchową mocą. Z góry wiedzieliśmy o wyzwaniach, jakie pojawią się przed nami na drodze i mieliśmy dobre powody, żeby je zaakceptować. Wypadki, w których biorą udział nasze ciała, nie są przez dusze uważane za przypadkowe, co starałem się pokazać na wielu przykładach, takich jak przypadek numer 62 dotyczący kobiety zastrzelonej w Amarillo. Czysta wola prawdziwego ja ma moc sprzeciwienia się słabościom charakteru, zwłaszcza w trudnych chwilach. Po każdej katastrofie jesteśmy w stanie zacząć życie od nowa, o ile tylko chcemy wziąć za nie odpowiedzialność. Ważniejsze od zdarzeń, które są dla nas próbą, jest to, jak na nie reagujemy i co robimy z ich skutkami. To właśnie jest głównym powodem amnezji blokującej świadomość. Wspomniałem już, że dusza zazwyczaj nie otrzymuje możliwości przyjrzenia się wszystkim alternatywnym wersjom prawdopodobnych przyszłych zdarzeń z jej zbliżającego się wcielenia. Istnieją ku temu słuszne powody, choć niektórym ludziom zdarzają się spontaniczne przebłyski duchowej pamięci. Amnezja daje przestrzeń dla wolnej woli i pozwala decydować o sobie bez ograniczeń, jakie pociągałyby za sobą płynące z podświadomości przebłyski wspomnień tego, co oglądaliśmy na monitorach w przestrzeni wyborów wcielenia. Podczas gdy przedstawiane tam sceny z najbliższego wcielenia są wybiórcze. Przypadki, z którymi się zetknąłem, pokazują, że kiedy dane wcielenie się zakończy, otrzymamy możliwość przyjrzenia się wszystkim ważniejszym alternatywnym wersjom. Przedstawię tutaj krótki, ale bardzo obrazowy przykład, pokazujący w jaki sposób nawet dusze, które nie inkarnują w danym momencie w ludzkim ciele, mogą zostać zaskoczone nagłą decyzją zmieniającą możliwy ostateczny przebieg życia. Miałem pewnego pacjenta, który w poprzedniej inkarnacji Zginął w bitwie pod Gettysburgiem w 1863 roku jako nowy rekrut Unii. Miał wówczas na imię John i mieszkał w małej wiosce w pobliżu Gettysburga. Choć skończył dopiero 16 lat, John i jego ukochana Rose zdążyli już zacząć rozmawiać o przyszłym małżeństwie. Nocą, która poprzedzała trzydniową bitwę, do wioski Johna przyjechał oficer Unii w poszukiwaniu młodego, dobrze jeżdżącego konno cywila, którego zadaniem miało być dostarczanie przesyłek. John nie zamierzał się zaciągnąć do wojska ze względu na swój wiek, ponadto był potrzebny na farmie matki. Oficer Unii znalazł Johna i szybko uzasadnił swój pośpiech, obiecując, że zwolni Johna wraz z zakończeniem bitwy. Chłopak był znakomitym jeźdźcem i pod wpływem impulsu zgodził się zostać posłańcem Unii, stwierdził: "Nie chciałem stracić szansy na wielką przygodę". Musiał wyjechać natychmiast, nie zdążywszy się z nikim pożegnać. Zginął następnego dnia. Unosząc się nad swoim martwym ciałem, John nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Po powrocie do grupy dusz zobaczył Rose, tę część jej duszy, którą pozostawiła w świecie duchowym. Na widok Johna, Rose krzyknęła: Co ty tu robisz? Mieliśmy się pobrać. Te bratnie dusze szybko zdały sobie sprawę, że John niespodziewanie wybrał ścieżkę, która zbaczała z najbardziej prawdopodobnej drogi jego życia. Jednak nawet w takim przypadku Każda ścieżka prowadzi do jakichś karmicznych korzyści, jak w przypadku krótkiego doświadczenia Johna w wojsku. Zapytałem tego pacjenta, czy w przestrzeni wyboru wcielenia pokazano mu sceny, które miały się rozegrać pod Gettysburgiem. Odpowiedział, nie. Zaakceptowałem to, co mi pokazali do 16 roku życia, ponieważ wiedziałem, że mieli swoje powody, żeby pokazać mi tylko tyle, ile musiałem wiedzieć przed rozpoczęciem tego wcielenia. Mam zaufanie do decyzji moich przewodników. John, młodziutki żołnierz, nie zobaczył na monitorach swojej możliwej śmierci pod Gettysburgiem, co jest bardzo typowe w takich sytuacjach. A co z przypadkami, w których przedwczesna śmierć jest tak bardzo prawdopodobna, że planiści muszą przedstawić nam możliwość wybrania takiego ciała jako szansy na uzyskanie jakichś osobistych korzyści płynących z takiego doświadczenia? Znam terapeutów. Zajmujących się regresją do wcześniejszych wcieleń, którzy spotkali wiele heroicznych dusz, jakie dobrowolnie wybrały ciała ludzi mających uczestniczyć w Holokauście w nazistowskich Niemczech. Ja również miałem do czynienia z takimi duszami. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że wiele tych dusz, które umarły w obozach zagłady, żyje obecnie w nowych wcieleniach w Ameryce. Możliwe są wszelkiego rodzaju katastrofalne scenariusze. Dusze są czasami przygotowywane do tych trudnych zdarzeń, jakie mają je spotkać podczas prób poprzedzających inkarnację, co ilustruje następująca wypowiedź. Pamiętam, jak przechodziłam obok dużej grupy dusz uczestniczących w zajęciach przygotowawczych, zgromadzonych w przestrzeni, przypominającej amfiteatr. Wszystkie słuchały prelegenta, który mówił im o wartości życia, mimo że ich ziemskie wcielenia miały być krótkie. Wszystkie te dusze dobrowolnie zaakceptowały wcielenia, jakie zakończą się jakąś katastrofą, wszyscy oni mieli zginąć. Powiedziano im, żeby się psychicznie do tego przygotowali i jak najlepiej wykorzystali dany im czas oraz, że jeżeli będą tego chciały, ich kolejne wcielenia będą trwać dużo dłużej. Przypadek numer 64. Przypadek ten dotyczy eutanazji z udziałem pacjentki o imieniu Sandy. To kolejny przypadek, w którym scena śmierci w zbliżającym się wcieleniu została pokazana dwóm jej głównym aktorom. Jak często się to zdarza, w przypadku dusz, które muszą zobaczyć swoją śmierć jeszcze przed inkarnacją, zgłoszenie się na ochotnika, by w takim ciele zamieszkać, jest częścią umowy. Podczas naszej rozmowy przygotowawczej dowiedziałem się, że Sandy była blisko związana ze swoim bratem Keithem oraz że należeli do dużej rodziny. Jako jego starsza siostra opiekowała się nim jak matka, kiedy dorastali. Keith był zapalczywy i w swoich młodzieńczych latach prowadził życie na krawędzi. Jeździł szybkimi samochodami i wielokrotnie wpadał w konflikt z prawem. Sandy powiedziała mi, że Kiss działał, jakby życzył sobie śmierci. Ponadto, swoim kapryśnym stylem życia ranił wielu ludzi, miał jednak dobre serce, a jego entuzjazm i pragnienie, by żyć pełnią życia, były zaraźliwe. Sandy nigdy nie opuszczało przeczucie, że jej brat umrze w młodym wieku. Kiedy miał 27 lat. Zdiagnozowano u niego stwardnienie zanikowe boczne. Dwa lata później zmarł. Stwardnienie zanikowe boczne jest chorobą degeneracyjną, powodującą pogarszanie się sprawności ruchowej w ciągu kilku lat, a wreszcie zanik mięśni. Przed śmiercią wielu pacjentów musi być podłączonych do respiratora, umożliwiającego im oddychanie i podaje się im duże dozy morfiny, pomagającej uśmierzyć potworny ból. Kiedy w trakcie naszej sesji Sandy dotarła do swojej grupy dusz, odkryliśmy, że brat i siostra to dusze towarzysze. Keith był duszą uwielbiającą dobrą zabawę i psoty. Na przestrzeni wielu wieków nie dbał specjalnie o uczucia innych. Dzięki pomocy swojego przewodnika i członków grupy, zrozumiał, że aby poczynić jakieś postępy, musi się nauczyć pokory. Jako dusza o dużej zuchwałości poprosił o wcielenie, które byłoby jedną mocną lekcją pokory, nie chciał bowiem, żeby nauka ta rozłożyła się na wiele wcieleń. Ostrzeżono go, że inkarnacje będące przyspieszoną lekcją potrafią być bardzo trudne. Powiedział jednak, iż jest gotowy. Kiedy znajdując się w kręgu zobaczył, że w takim wypadku musiałby wybrać wysportowane ciało, które zostanie unieruchomione przez stwardnienie zanikowe boczne, zdał sobie sprawę, jak gorzką pigułkę do przełknięcia otrzymał. Jak powiedziała Sandy, stojąc w przestrzeni wyborów cielenia, w pewnym momencie już niemal się wycofał. Ten fragment sesji przedstawię więc od tego właśnie momentu naszej rozmowy. Doktor Newton, opowiedz mi wszystko, co możesz na temat reakcji Kita na zaproponowane mu ciało? Pacjent. Pokazano mu najgorsze, jego ciało przed i po ataku choroby. Niezależność miała mu zostać odebrana, miał się stać zależny od nas. Niczego mu nie zostawili. Kit na początku choroby zobaczył ogromne użalanie się nad sobą i wyrzuty sumienia. Później pojawił się okropny gniew, ale dostrzegł również, że jeśli będzie walczył, czegoś go to nauczy. I nauczył się czegoś? O tak, im bardziej zbliżał się moment śmierci, tym więcej było w nim spokoju, akceptacji i wdzięczności za to, co dla niego robiliśmy. Czy jest coś, o czym chciałabyś opowiedzieć, a co dotyczy przygotowań Kita do tego waszego wspólnego wcielenia? Powiem ci, dobrze będzie ci o tym opowiedzieć. Nigdy nikomu o tym nie mówiłam. Nie musimy tego robić, jeżeli to zbyt bolesne. Nie, chcę tego. Kiedy przygotowywaliśmy się do inkarnowania w tym wcieleniu, dowiedziałam się, że będę najstarszym dzieckiem w naszej rodzinie, miałam się pojawić na Ziemi jako pierwsza. Tuż przed moją inkarnacją odbyliśmy długą rozmowę. Kit powiedział, że jest gotowy, by cierpieć, ale kiedy już przyjdzie moment, kiedy będzie już całkowicie niesprawny i kiedy nie będzie mógł już tego dłużej znieść, mam odłączyć go od urządzeń podtrzymujących życie i go uwolnić. Miałaś to zrobić w szpitalu? Tak to zaplanowaliśmy w świecie duchowym, ale dzięki Bogu na ostatnie 7 tygodni wysłano go do domu, co ułatwiło realizację planu. Chodziło o ból? Kit musiał przecież dostawać jakieś leki przeciwbólowe. Morfina pomaga tylko w tym zakresie. Ostatnie 7 tygodni było okropne mimo respiratora i środków przeciwbólowych. Płuca kita były już tak dotknięte chorobą, że w tym okresie nie był w stanie się ruszać ani mówić. Rozumiem? Opowiedz mi o planie, jaki opracowaliście w świecie duchowym jeszcze zanim zaczęły się wasze wcielenia. Przygotowania zaczęliśmy od stworzenia łóżka i urządzeń podtrzymujących życie, jakie Kit widział w kręgu. Oczami swojego umysłu wyraźnie widział każdy szczegół. Później ćwiczyliśmy tę scenę, ponieważ myślałam, że będę się musiała jakoś ukrywać przed lekarzami i pielęgniarkami. Sprawdzałam, co należy zrobić z tą maszyną i dowiedziałam się, jakie sygnały ostrzegawcze będą zapowiadać chorobę Kita. Podczas tych prób przerabialiśmy sygnały, jakimi Keith miał mi dać znać o jego gotowości, by ktoś uwolnił go od cierpienia. Ostatecznie musiała mu obiecać, że będę silna i że w tych ostatnich chwilach nic mnie nie powstrzyma. Chętnie złożyłam te obietnice. Po odzyskaniu przez Sandy pełnej świadomości, omówiliśmy rolę, jaką odegrała w śmierci brata. Kiedy poczuła specyficzny zapach, zapach śmierci, z okolicy gardła Keitha. Wiedziała, że czas się przygotować. Powinienem dodać, że ten sygnał od ciała niekoniecznie przesądzał o natychmiastowej śmierci Keitha. Sandy, niemal bez zastanowienia, szepnęła bratu do ucha: Keith, jesteś gotowy, żeby odejść? Wtedy pojawił się ustalony wcześniej sygnał. Keith trzykrotnie zacisnął powieki i otworzył je, odpowiadając w ten sposób: tak. Sandy ze spokojem odłączyła Keitha od aparatury podtrzymującej życie. Nieco później w ich domu zjawił się lekarz. Zobaczył odłączone urządzenia i uznał Keitha za zmarłego. Sandy do końca dnia nie miała żadnego poczucia winy. Tamtej nocy, kiedy leżała w łóżku, do jej umysłu napłynęły jednak wątpliwości co do jej automatycznych reakcji i zaczęła kwestionować swoją decyzję. Długo nie mogła zasnąć, aż wreszcie odpłynęła niespokojnym snem. We śnie przyszedł do niej Keith. Uśmiechając się z wdzięcznością przekazał jej, że wszystko zrobiła idealnie i że ją kocha. Kilka tygodni później, podczas medytacji, Sandy miała wizję, w której zobaczyła brata siedzącego na ławce i rozmawiającego z dwoma mnichami w habitach. Keith odwrócił się, roześmiał się na jej widok i powiedział: Trzymaj się, siostro! Bardzo pobożny i religijny człowiek powiedziałby, że życie tego mężczyzny nie należało do niego, ale do Boga. Choć prawdą jest, że otrzymujemy nasze ciała w akcie boskiego stworzenia, życie każdego należy ostatecznie do Niego samego. Prawo do śmierci jest obecnie tematem gorących dyskusji w kręgach prawnych, zwłaszcza w zakresie dotyczącym samobójstwa osoby śmiertelnie chorej, dokonywanego z pomocą lekarza. Niektórzy twierdzą, że jeżeli śmierć jest ostatnim aktem ziemskiego dramatu człowieka, a my pragniemy, aby ten ostatni akt był odzwierciedleniem naszych życiowych przekonań, powinniśmy mieć prawo do takiej decyzji, niezależnie od religijnych czy moralnych przekonań większości. Przeciwnicy tego poglądu uznają życie za dar, którego jesteśmy strażnikami i niezależnie od naszych uczuć mamy wobec niego pewne moralne obowiązki. Na podstawie wiedzy, w jaki sposób dusze wybierają swoje wcielenia oraz że dysponują wolną wolą, pozwalającą im dokonywać zmian w trakcie takiego wcielenia, wyrobiłem sobie przekonanie, że mamy prawo do podjęcia decyzji o własnej śmierci, kiedy nie zostało nam już nic z dawnej jakości życia i nie mamy szans na odzyskanie zdrowia. Przedłużanie pogarszającej się, upokarzającej dla człowieka sytuacji nie jest niczym celem. Następny przypadek, w bardziej konwencjonalny sposób, przedstawia kwestię wolnej woli w kontekście całego życia. Przypadek numer 65. Emily, kobieta zbliżająca się do pięćdziesiątki, pojawiła się w moim gabinecie, ponieważ nie dawała jej spokoju myśl o celu jej życia. W okresie, kiedy wychowywała dzieci, pracowała na pół etatu jako sekretarka. Praca ta nie satysfakcjonowała jej, dlatego wróciła do szkoły i została pielęgniarką specjalizującą się w geriatrii. W trakcie studiów odkryła, że lubi się zajmować starszymi ludźmi, ponieważ chętnie rozmawiali z nią o swojej wierze. Emily przez całe życie interesowała się duchowością. Powiedziała mi, że ponieważ wychowywał ją surowy, dość okrutny i przesadnie pobożny ojciec, ciągnęło ją do mniej zorganizowanych form duchowości. Chociaż jakieś dwa lata przed naszym spotkaniem Emily została dyplomowaną pielęgniarką. Nigdy nie zdecydowała się na pracę w tym zawodzie, ponieważ wątpiła w swoje kompetencje. Była szczęśliwą żoną wspierającego męża i mogła bez problemu zaangażować się w pracę dobroczynną, bez wynagrodzenia, stresu czy odpowiedzialności. Kiedy na początku sesji szybko cofnąłem Emily do jej wcielenia, bezpośrednio poprzedzającego obecne, odkryliśmy, że żyła jako siostra Grace, zakonnica Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Nowej Anglii. Zaproponowano jej, by przyjęła stanowisko matki przełożonej, ale odmówiła z powodu obaw, jakie wzbudzał w niej obowiązek kierowania zakonem, a także z powodu braku poczucia własnej wartości. Późniejsza analiza ostatnich wcieleń prowadzona w świecie duchowym rzeczywiście potwierdziła istnienie w jej przypadku schematu inkarnowania w ciałach, żyjących w klasztorach duchownych i sióstr zakonnych. Emily powiedziała, Mogłam służyć Bogu, nie angażując się szczególnie w problemy społeczności żyjących poza murami klasztoru. Często jestem pytany, czy planiści wymuszają na nas przyjęcie pewnych wcieleń z jakichś określonych powodów. Ten przypadek dobrze pokazuje, jak bardzo pobłażliwi mogą być nasi przewodnicy do momentu, kiedy jesteśmy wreszcie gotowi na większe wyzwania. Na przestrzeni ostatnich 500 lat we wszystkich swoich wcieleniach Emily żyła w różnego rodzaju klasztorach. W inkarnacjach tych Czuła się komfortowo i nie miała ochoty na większe zmiany. Właśnie to wcześniejsze nastawienie było przyczyną jej dezorientacji w obecnym wcieleniu. Przedstawiony tutaj fragment naszej sesji zaczyna się na etapie drugiego spotkania z Radą Starszych po wcieleniu, w którym Emily była siostrą Grace, a zatem przygotowuje się właśnie do obecnego wcielenia. W przypadku, kiedy pomiędzy wcieleniami dusza pacjenta ma się spotkać z radą po raz drugi, spotkanie to zazwyczaj odbywa się tuż przed udaniem się duszy do kręgu, a dla mnie oznacza to, że najbliższe wcielenie z dużym prawdopodobieństwem będzie się wiązać z pojawieniem się przed duszą szansy na znaczącą zmianę. Zarówno typ, jak i liczba członków starszyzny obecnych na tym drugim spotkaniu są uzależnione od rodzaju wcieleń i ciał, jakie mają zostać przedstawione duszy. Doktor Newton czy kiedy uczestniczysz w tym drugim spotkaniu ze starszyzną, skład rady jest taki sam jak podczas pierwszego spotkania? Pacjent. Nie, pojawia się tylko dwóch członków przewodniczący i jego towarzysz, który wydaje się szczególnie zainteresowany tym, co zostanie mi zaproponowane w kolejnym wcieleniu? Rozmawialiśmy już o twoim pierwszym spotkaniu z radą po zakończeniu wcielenia, w którym byłaś siostrą Grace. Powiedz mi pokrótce, co się dzieje teraz, zanim udasz się do przestrzeni wyboru wcielenia? Chcą się dowiedzieć, czy poświęciłam wiele czasu na intensywne rozmyślanie o rutynie moich wcieleń na przestrzeni ostatnich 500 lat, oraz czy jestem gotowa, żeby zacząć żyć w normalnym społeczeństwie. Czy mogłoby ich rozgniewać, gdybyś ponownie zdecydowała się na klasztorne życie? Nie, są na to zbyt mądrzy. Wiedzieliby po prostu, że nie jestem jeszcze gotowa na nowe wyzwanie. Są dla mnie bardzo łagodni. Przypominają mi, że moja samodyscyplina i wiara zasługują na podziw. I że dużo się nauczyłam, ale nadmierna powtarzalność na przestrzeni zbyt wielu lat może zatrzymać mój rozwój. Czy w okresie poprzedzającym ostatnie 500 lat, zanim rozpoczęły się Twoje klasztorne wcielenia, często podejmowałaś ryzyko? Przez długi czas podążałam zupełnie inną drogą. Nie znałam umiaru, można powiedzieć, że nie miałam w planach celibatu. W takim razie po wcieleniu w roli siostry Grace nadszedł czas na swego rodzaju wypośrodkowanie Twoich kolejnych wcieleń dla wprowadzenia równowagi w twoim ziemskim życiu. Tak, i mówię im, że jestem gotowa na zmianę. Ważne, o przenoszeniu się z pacjentem do różnych punktów w czasie podczas spotkań z radą pisałem już w rozdziale szóstym. W tym przypadku przenoszę pacjentkę do przestrzeni wyborów cielenia, aby uzyskać więcej informacji, które będę mógł wykorzystać, by pomóc Emily. Po przyjrzeniu się temu, co się działo w kręgu, zastosowałem technikę kognitywnego przeprogramowania. Które rozpoczęło się od zidentyfikowania konfliktów wewnętrznych i dania im upustu. Chciałem, żeby pacjentka dostrzegła szansę, jaką postawili przed nią duchowi planiści, by z większą świadomością siebie angażowała się w nowe przedsięwzięcia. Doktor Newton: Znajdujemy się teraz w miejscu, w którym po raz pierwszy widzisz swoje obecne ciało, ciało Emily. Jesteś tu sama, czy jest tu jeszcze ktoś? Pacjent. Jest ze mną drugi członek rady i czuję obecność jeszcze kogoś, kogoś, kogo nie widzę. Dlaczego ciągniecie, żeby wybrać ciało Emily? Wchodzę do środka monitora, żeby poczuć częstotliwość fal tego mózgu i sprawdzić, jak połączą się nasze wibracje. To dobre połączenie między nami. Jej umiejętności i wrażliwość są ze mną bardzo spójne. Widzisz więc, że planiści mają na względzie twój najlepszy interes? O tak! Co Twoim zdaniem jest najważniejszym aspektem Twojego przyszłego życia w ciele Emily? Trudno mi na to odpowiedzieć. Widzę konflikty, jakie nią targają, utożsamiam się z nimi. Jest rozdarta pomiędzy zajmowaniem się jedną rzeczą i pragnieniem, by robić coś innego w życiu zawodowym. Nie widzę się w roli pielęgniarki. Masz kwalifikacje, żeby zostać pielęgniarką, ale czy mogło być tak, że pokazano Ci więcej możliwości, jednak w tej chwili nie masz dostępu do tych duchowych wspomnień, ponieważ Planiści nie chcą ingerować w twoją wolną wolę i w podjęcie decyzji w tym momencie, kiedy znajdujesz się na tak ważnym rozdrożu? Być może, nie wiem na pewno. A, nikt nie musi pokazywać nam naszych zawodów. Możemy zobaczyć nastroje, nastawienie i uczucia w różnych momentach życia w danym ciele. Dobrze? Chciałbym, żebyś się skupiła na swoich odczuciach wobec ciała, które obecnie zamieszkujesz i powiedziała mi, w jaki sposób możesz zadbać o rozwój i dobre samopoczucie jako człowiek. Opiekując się ludźmi. Co ci to mówi? Pacjentka myśli, ale nie odpowiada. Czy z punktu widzenia wyborów cielenia uważasz, że wgląd, jaki masz teraz w postać Emily, jest wystarczający, żeby zaakceptować tę osobę i zrobić krok dalej w kierunku jakiegoś zaangażowania w życiu? Tak. W tym momencie naszej sesji Emily zdała sobie sprawę z pewnej synchroniczności, która sprawiła, że analizuje te przyszłe zdarzenia w kręgu wspólnie ze mną, dokładnie w tym momencie i że dysponuje wolną wolą pozwalającą jej zmienić swoje życie. Powroty do kręgu wyborów, wcielenia dają raz szerszy wgląd w nasze przyszłe życie, a raz nieco węższy. Emily zrozumiała, że to nie przypadek, iż dorastała w nadmiernie surowym i pobożnym domu, który miał odciągnąć ją od dawnych wzorców zachowania, do których tak była przyzwyczajona i poprowadzić ją na nowe ścieżki myślenia. Dostrzegła, że swoboda dokonywania nowych wyborów i polegania wyłącznie na przeczuciach dawała jej przyzwolenie na rozpoczęcie poszukiwań. Niepewność w życiu często jest następstwem wzorców i obsesji nabytych w poprzednich wcieleniach. Dawny wewnętrzny lęk Emily przed przyjmowaniem odpowiedzialnych stanowisk w kościele, spowodowany brakiem poczucia własnej wartości, ujawnił się ponownie w jej obecnym życiu zawodowym. Chociaż drzwi do świata medycyny otwierały się przed nią w tak oczywisty sposób, czuła się zagubiona. Dlaczego miała wrażenie, że jest to jednocześnie właściwe i niewłaściwe? Emily ugrzęzła w swoich planach zmiany kursu życia z powodu nieuświadomionego braku wiary w siebie? który najmocniej dał o sobie znać w jej poprzednim wcieleniu. Sześć miesięcy po naszym spotkaniu otrzymałem list od Emilii, w którym napisała, że przyjęła ofertę pracy w domu opieki i uwielbia tę pracę. W tym konkretnym ośrodku potrzebne były pielęgniarki, które nie wzbraniałyby się przed udzielaniem podopiecznym duchowego wsparcia, tak potrzebnego im, by byli w stanie radzić sobie z uczuciami bezradności, samotności i depresji. Emilii napisała, że czuje się duchowo spełniona – nie ma żadnej mojej zasługi w rzuceniu światła na tę sytuację, ponieważ Emily zaczęła swoje poszukiwania jeszcze przed naszą sesją. Potrzebowała po prostu zachęty do kontynuowania rozpoczętego już działania. Dopiero teraz, tuż przed pięćdziesiątką, udało się jej wyzwolić z dawnych ograniczeń. Przedstawienie tego przypadku nie ma na celu umniejszania wagi tradycyjnej religii czy też zakonów religijnych poprzez sugerowanie, że dusza Emily zmarnowała 500 lat inkarnując w ciałach zakonnic i księży. Lata te były dla niej bardzo istotne i korzystne, ponieważ podążała w nich za swoim duchowym powołaniem. Obecnie realizuje to samo powołanie, podążając inną drogą. Zmiana jest cechą karmy, polegającą na korzystaniu z wolnej woli do zmiany kursu i wpływania na nieznane wody. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim naprawdę jesteśmy, jest nawiązywaniem kontaktu z naszym wewnętrznym ja i prowadzi do odnalezienia pasji oraz sensu życia. Dusze dzieci. Utrata dziecka. Krąg symbolizuje cykl życia, śmierci i ponownych narodzin. Dzieci odgrywają kluczową rolę w powrocie duszy do ziemskiego życia. Jakie są duchowe implikacje sytuacji, w której taki doskonale funkcjonujący organizm umiera, zanim jeszcze jego życie naprawdę się zaczęło? Wielu cierpiących po stracie dziecka rodziców pisze do mnie z pytaniem, co stoi za tą przedwczesną śmiercią, a udzielanie odpowiedzi na te listy zawsze jest bardzo trudne. Ci z nas, którzy nie przeżyli podobnego dramatu, mogą sobie tylko wyobrazić cierpienie rodziców. Niektórzy ludzie, których to dotknęło, wysnuwają błędny wniosek, że ta okrutna strata musi być wynikiem karmicznego długu, jaki spłacają w związku z jakimiś krzywdami, które wyrządzili dzieciom w poprzednim wcieleniu. Jeżeli dziecko było nastolatkiem lub nawet starsze, karmiczne siły, które doprowadziły do jego śmierci, zazwyczaj są związane nie tak bardzo z rodzicem, jak bezpośrednio z tą młodą osobą. Co więcej, nawet jeżeli śmierć młodszego dziecka zdarzyła się z powodu karmicznej ścieżki rodzica, lekcja taka nie oznacza automatycznie, że rodzic dopuszczał się w poprzednim życiu jakichś nadużyć wobec dzieci. Lekcja ta może wynikać z wielu innych czynników, w tym również z jakichś pośrednich działań. Jedna z moich pacjentek, z którą spotkałem się mniej więcej rok po śmierci jej ośmioletniej córki, przedstawiła mi podczas sesji następującą historię. W XIX wieku byłam bogatą, starszą londynką. Nie zwracałam większej uwagi na cierpienie sierot mieszkających na ulicach miasta w okolicy mojej rezydencji. Z bezdusznym lekceważeniem traktowałam ich ciężki los, ponieważ nie były to moje dzieci. W moim przekonaniu, odpowiedzialność za nie ponosili ich rodzice lub państwo, a ja nie miałam z tym nic wspólnego. Zawsze odwracałam wzrok, choć miałam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby wesprzeć pobliski sierociniec i dom dla młodych, niezamężnych matek. Zdawałam sobie sprawę, że instytucje te ledwo wiązały koniec z końcem, ale nic nie zrobiłam, by im pomóc. Pomiędzy wcieleniami doszłam do wniosku, że chcę zmienić to płytkie podejście. Zgodziłam się doświadczyć cierpienia wynikającego z odebrania mi mojego własnego ukochanego dziecka. Boże, co to jest za ból? Uczę się dzięki niemu współczucia. Przez wiele lat docierały do mnie informacje o śmierci niemowląt, które mogą być pewnym pocieszeniem dla matek odczuwających wyrzuty sumienia z powodu zarówno umyślnych, jak i mimowolnych działań skutkujących utratą nienarodzonego dziecka. Dotyczy to aborcji i poronień. Zapoznając się z moją analizą tych materiałów, należy pamiętać, że karmiczna przyczynowość związana ze zdarzeniami z wcześniejszych wcieleń, jest inna w przypadku każdej relacji pomiędzy danym rodzicem a jego dzieckiem. Cel, jaki mi przyświecał, to przedstawienie czytelnikowi niektórych ogólnych interpretacji dotyczących śmierci młodych ludzi, które udało mi się zgromadzić na podstawie relacji wielu pacjentów. Zacznę od tego, że nigdy nie spotkałem się z przypadkiem, w którym dusza połączyłaby się z płodem w pierwszym trymestrze ciąży. Dusze nie rozpoczynają złożonego procesu łączenia się z płodem, który nie ma jeszcze trzech miesięcy, ponieważ nie posiada wtedy jeszcze wystarczającej ilości tkanki mózgowej, nad którą mogłyby na tym etapie pracować. Moja bliska przyjaciółka jest położną w szpitalu głównym w stanie Oregon. Usłyszała, jak mówiłem o tym na antenie państwowego radia i zadzwoniła do mnie, żeby mi powiedzieć: Michael, dlaczego nie pozwalasz tym maleństwom mieć duszy? Była na mnie wyraźnie zła. O takie przedstawienie kwestii tego, kto posiada, a kto nie posiada duszy w przypadku, kiedy dziecko ma umrzeć przed narodzeniem się. Zacząłem od tego, że to nie ja ustalam zasady i nie powinna mnie za to winić. Jak mniemam, ta zajmująca się opieką nad noworodkami kobieta, która spotkała się z wieloma przypadkami dzieci, które nie przeżyły w łonie swojej matki, miała poczucie, że płód posiadający od chwili poczęcia jakąś duchową tożsamość znalazłby więcej mentalnego ukojenia niż płód pozbawiony duszy. Powiedziałem mojej przyjaciółce że wszystkie nienarodzone dzieci otoczone są uniwersalną świadomością pełną miłości. Siła twórcza, dająca początek życiu, nigdy nie zostaje oddzielona od żadnej formy żywej energii. Płód może żyć jako indywidualna istota, nawet jeżeli nie posiada jeszcze nieśmiertelnej duszy. W przypadku dokonania przez matkę aborcji, w pierwszym trymestrze w pobliżu krążą pełne miłości siły duchowe, dające matce pocieszenie i otaczające opieką jej dziecko. Słyszałem, że nawet w przypadku poronień i aborcji pomiędzy czwartym a dziewiątym miesiącem, dusze mogą być obecne przy tej sytuacji, zapewniając swoją energią, zarówno dziecku, jak i matce nieco bardziej bezpośrednie i fizyczne wsparcie. Dusze z góry wiedzą, jakie jest prawdopodobieństwo, że ciąża zostanie donoszona do końca. Dla przykładu, jeżeli kobieta w ciąży traci swoje dziecko wskutek upadku ze schodów, w powiedzmy siódmym miesiącu. To, czy upadek taki się zdarzy, nie było całkowicie przesądzone. Tego dnia, w tym konkretnym momencie, mogła w ostatniej chwili podjąć decyzję, że nie zejdzie teraz tymi schodami. Jeżeli jednak młoda, niezamężna dziewczyna zachodzi w ciążę i postanawia dokonać aborcji, ponieważ dziecko, które w sobie nosi, jest niechciane, zdarzenie to miało z dużym prawdopodobieństwem zajść wskutek istotnej decyzji. Te dwie interpretacje przyczynowości są rzecz jasna, hipotetyczne. Niemniej jednak, Różne scenariusze ważnych zdarzeń w naszych wcieleniach znane są z góry w momencie, kiedy, znajdując się w kręgu, wybieramy określone ciała. Wszystko ma dla nas karmiczne implikacje i jakiś cel. Dusz nie przypisuje się do dzieci przypadkowo. Udało mi się ustalić, że kiedy matka traci dziecko z jakiegokolwiek powodu, z dużym prawdopodobieństwem dusza takiego maleństwa powróci do tej samej matki w ciele jej kolejnego dziecka. Jeżeli matka nie urodzi już więcej dzieci. Dusza może powrócić jako dziecko innego, bliskiego członka rodziny, ponieważ było to od początku zaplanowane. Wcielenia, które trwają bardzo krótko, nazywane są przez duszę fugami i one również mają konkretny cel w życiu rodzica. Oto przykład. Połączyłam się z płodem w czwartym miesiącu ciąży, żeby przeżyć w nim trzy miesiące. W tym okresie moja matka musiała odczuć energię mojej duszy, żeby zdać sobie później sprawę, że dawanie życia i jego utrata mają niezwykle głębokie znaczenie. Nie chciałam, żeby smutek spowodowany utratą mnie odebrał jej odwagę do spróbowania tego ponownie. Wiedzieliśmy, że płód nie przetrwa do końca ciąży, ale wiedzieliśmy też, że istniało duże prawdopodobieństwo na pojawienie się po mnie kolejnego dziecka, a mnie zależało, żeby móc z nią współpracować w tym wcieleniu. Nie zdaję sobie sprawy z tego, że wcześniej byłam jej synem, a teraz jestem córką. Jak sądzę, Udało mi się złagodzić rozgoryczenie i żal mojej matki dzięki temu, że w ciszy wszystkich nocy pomiędzy tymi dwiema ciążami wysyłałam do niej pełne pocieszenia myśli. Jak już wspomniałem w rozdziale siódmym, w części poświęconej bratnim duszom, kiedy umiera noworodek lub małe dziecko, jego dusza zazwyczaj nie udaje się sama do świata duchowego. Przewodnicy duchowi, opiekunowie młodych dusz lub członkowie grupy dusz dziecka często wychodzą tym duszom na spotkanie, schodząc w tym celu na poziom ziemski. Jeżeli równocześnie z małym dzieckiem umiera rodzic, ich dusze zostają razem, co ilustruje następujący cytat. Po tym, jak bandyci zabili mnie i mojego syna, Szwecja 1842 rok, pocieszałem go, kiedy razem unosiliśmy się w górę. Był taki malutki, początkowo całkowicie zdezorientowany. Przytulałem go mocno i mówiłem mu, jak bardzo go kocham i że idziemy do domu. Wznosząc się tak razem z nim, tłumaczyłem, że wkrótce wyjdą nam na spotkanie nasi przyjaciele. Po czym na krótko się rozdzielimy, żeby wkrótce ponownie być razem. Nowa relacja ciało dusza. Przedstawienie procesu łączenia się duszy z nienarodzonym jeszcze dzieckiem będzie moim zdaniem odpowiednim zakończeniem wszystkich historii, które opisałem w niniejszej książce. Dusza jest już gotowa do rozpoczęcia kolejnej przygody z inkarnacją, pełna nadziei i oczekiwań związanych ze swoją nową rolą. W przeciwieństwie na początkowych etapach ich dostrajania się. Współpraca pomiędzy umysłem fizycznym i umysłem eterycznym, które wprowadzają ludzką istotę do świata, może przebiegać gładko lub burzliwie. Niemniej jednak, najważniejszy i tak jest efekt oraz to, jak ten rejs się zakończy. W ciągu całego naszego życia, dusza i ciało są ze sobą tak poprzeplatane, że dwoistość naszej ekspresji może utrudniać nam odkrycie, kim naprawdę jesteśmy. Zawiłości tej relacji pomiędzy ciałem a duszą związane są z długim ewolucyjnym rozwojem, prawdopodobnie sięgającym czasów późnego pleistocenu, kiedy małpy człekokształtne, żyjące na tej planecie uznano za gatunek nadający się do skolonizowania przez duszę. Najstarsze części mózgu wciąż w nim istnieją i pełnią rolę mechanizmów przetrwania. Niektórzy, tacy jak dusza klidaja z przypadku numer 36, potwierdzają, że łącząc się z płodem, stykają się z prymitywnymi częściami ludzkiego mózgu. Są to obszary, które sterują naszymi intuicyjnymi i fizycznymi reakcjami, mającymi bardziej instynktowny i emocjonalny niż intelektualny charakter. Niekiedy moi pacjenci mówią, że niektóre mózgi, z którymi mieli się połączyć, wydawały się bardziej prymitywne niż wszystkie inne. Ego definiuje się jako ja, uważane za duchową materię, na którą nakłada się doświadczenie. To psychę definiowałoby duszę, gdyby nie istniało swego rodzaju ego, zepchnięte do mózgu, odbierające świat zewnętrzny za pośrednictwem zmysłów sterujących akcją i reakcją. To właśnie z tym działającym już mechanizmem powstałym jeszcze przed przybyciem duszy, musi się ona połączyć w ciele matki. W pewnym sensie działają tu dwa ego, i widzę to najwyraźniej, kiedy cofam pacjentów do wizyty w kręgu oraz do momentu późniejszego, to znaczy połączenia się z płodem to w płodzie naprawdę się zaczyna współpraca między ciałem a duszą. Wydaje się, że dusza i mózg małego dziecka łączą się ze sobą jako dwie oddzielne i odmienne istoty, tworząc w ten sposób jeden umysł. Dla niektórych trudne do przyjęcia jest moje założenie, zgodnie z którym istnieją dwie istoty ciało i duch, gdyż oznacza to, że podczas gdy nieśmiertelny charakter duszy żyje bez końca, tymczasowa osobowość ciała umiera. Jednak to właśnie dusza we współpracy z umysłem ciała odpowiada za stworzenie niepowtarzalnej osobowości każdego ja. Chociaż fizyczne ciało umiera, dusza, która je zamieszkiwała, nigdy nie zapomina gospodarza, jaki umożliwił jej przeżycie ziemskich doświadczeń w określonym czasie i miejscu. Mieliśmy już okazję zobaczyć, że dusze zapamiętują i potrafią sobie przypomnieć, kim były w określonych ramach czasowych. Każde fizyczne ciało ma swoją niepowtarzalną konstrukcję, a koncepcje, poglądy i odczucia każdego ludzkiego umysłu są bezpośrednio powiązane z duszą zamieszkującą takie ciało. W rozdziałach trzecim i czwartym starałem się pokazać, że w niektórych połączeniach ciało i dusza współpracują ze sobą wydajniej niż w innych. Fizjolodzy nie wiedzą, dlaczego intensywne emocje mogą u jednego człowieka wywołać irracjonalne zachowania. A u innego podejmowanie logicznych działań mających na celu poradzenie sobie z takimi emocjami. Moim zdaniem odpowiedzią na to pytanie jest dusza. Wielu pacjentów opowiadając mi o początkach współpracy duszy z ciałem w płodzie, którym niegdyś byli, mówi, że układ elektryczny ich mózgu albo był dobrze dostrojony, albo nieco chwiejny. Informacje, jakie uzyskałem od duszy znajdującej się na poziomie piątym rozwoju na temat łączenia się z ciałem, są bardzo interesujące. Nie istnieją dwa identyczne mózgi. Kiedy po raz pierwszy wchodzę do łona mojej matki, delikatnie dotykam mózgu. Wpływam na niego, szukając, badając, zagłębiając się w nim. Przypomina to osmozę. Od razu wiem, czy nasza współpraca i porozumiewanie się będą przebiegać gładko czy też burzliwie. W trakcie ciąży odbieram bardziej emocje mojej matki niż jej konkretne myśli. Stąd wiem, czy dziecko jest chciane, czy nie, a to decyduje o tym, czy będzie miało łatwiejszy czy trudniejszy start. Kiedy łączę się z płodem niechcianego dziecka, mogę dokonać w nim pozytywnych zmian. Dzięki wykorzystaniu mojej energii. Gdy byłem młodą duszą, dawałem się zdominować przez uczucie niechęci wypełniające rodzica, co sprawiało, że zarówno dziecko, jak i ja nie czuliśmy ze sobą łączności. Pracuję z dziećmi od tysięcy lat i potrafię sobie poradzić z każdym w taki sposób, żebyśmy oboje czuli się w tym połączeniu spełnieni. Mam zbyt wiele pracy do wykonania w trakcie wcielenia, żeby pozwolić sobie na spowolnienie, wynikające z niedoskonałego dopasowania z ciałem. Większość dusz, które osiągnęły poziom trzeci rozwoju, potrafi po połączeniu się z płodem dokonywać szybkich przystosowań. Jeden z pacjentów bez ogródek ujął to tak. Kiedy wszechstronna, bardzo zaawansowana dusza musi się połączyć z ospałym mózgiem, wygląda to jak zaprzęganie do jednego wozu konia wyścigowego i pociągowego. Zazwyczaj moi pacjenci wyrażają swoje odczucia wobec ciała z większym szacunkiem. Każde połączenie danego ciała i danej duszy ma swoje karmiczne przyczyny. Ponadto, wysokie IQ niekoniecznie świadczy o tym, że w ciele zamieszkuje zaawansowana dusza. Problemem w przypadku dusz mniej doświadczonych jest nie tyle niski iloraz inteligencji, ile zaburzony, nieracjonalny umysł. Jeżeli chodzi o dopasowanie ciała do duszy, to ciała, jakie się nam prezentuje, wybierane są dla nas w dobrej wierze i z uwzględnieniem różnych scenariuszy. Proponowane nam w kręgu ciała nigdy nie mają w swoim zamierzeniu zagrozić naszemu rozwojowi. Sfera wyborów cielenia to nie wyprzedaż w domu handlowym. Planiści nie mają żadnego interesu w proponowaniu niczego niespodziewającej się duszy ciała, złej jakości. Każde połączenie ciała i duszy kryje w sobie jakiś cel przeznaczony dla obu ego. Podczas gdy ciało potrafi zachwycić duszę tym, że umożliwia jej zarówno fizyczną, jak i psychiczną ekspresję, może również stać się źródłem ogromnego bólu. Celem takiego połączenia jest doprowadzenie do powstania harmonijnego zjednoczenia ciała i duszy, tak, żeby mogły funkcjonować jako jedność. Przedstawię tutaj dwa punkty widzenia ilustrujące tę współpracę. Jestem niestabilną duszą o paskudnych skłonnościach i preferuję ciała agresywne, z temperamentem będącym dopełnieniem moich własnych skłonności. Nazywamy takie połączenie lustrzanym. Nigdy nie potrafię zwolnić, muszę przyznać, że spokojne ciała z umysłami o pokojowym nastawieniu rzeczywiście mnie wyciszają, ale mam wtedy skłonność do wpadania w ogromne lenistwo i spoczywam na laurach. Czuję się komfortowo w ciałach pełnych emocji. Uwielbiam również umysły analityczne które pozwalają mi niespiesznie przygotować się do działania. W Jane czuję się jak w rollercoasterze. Jest bardzo nierozważna, pakuje się w różne sytuacje bez namysłu, próbuje ją od tego odciągnąć, oczywiście, ale tak bardzo wymyka mi się spod kontroli, że często jest to dla nas źródłem dużego cierpienia. Jednak znajduję w tym też dużo radości. To wszystko jest oszałamiające. To jazda bez trzymanki. Wynikiem niektórych połączeń ciała i duszy są wcielenia, pełne frustracji i bardzo trudnych wyzwań. Mimo to zaledwie dwa razy w całej mojej karierze spotkałem dusze, które przyznały, że poprosiły o zastąpienie ich w jakimś płodzie, ponieważ w żaden sposób nie potrafiły się do niego dostroić. W obu przypadkach duszę tę zastąpiła inna, jeszcze przed ósmym miesiącem ciąży. Zmiana duszy w ciele przed porodem zdarza się niezwykle rzadko, ponieważ przestrzenie wyborów cielenia istnieją właśnie po to, żeby uniknąć takich sytuacji. W rozdziale trzecim Pisałem o ludziach dopuszczających się zła i o tym, że nasze wewnętrzne duchowe ja może nie pozostawać w harmonii z ciałem. Wyjaśniłem też, że żadna dusza nie jest z natury zła, kiedy łączy się z płodem, jednak nie jest też czystą kartką. Na charakter nieśmiertelnej duszy wpływają wszystkie cechy i temperament mózgu, będące wyzwaniem dla jej dojrzałości. Niektóre dusze są bardziej niż inne podatne na negatywne wpływy. Większość przypadków przedstawionych w tej książce dotyczy dusz które zmagają się z zamieszkiwanym ciałem i nie współistnieją z nim w pełnej harmonii. Dusze walczące z potrzebą kontroli mogą nie być w stanie dobrze się stopić ze skłonnym do konfrontacji ego ciała. Z drugiej strony, ostrożna dusza, która zabrała ze sobą niewielką ilość energii, może wybrać ciało dość pasywne, introwertyczne, żeby we współpracy ze swoim gospodarzem odnaleźć w sobie śmiałość i odwagę. Jestem niemal przekonany, że kiedy dusza łączy się z dzieckiem, taka współpraca ma przynieść korzyści zarówno duszy, w zakresie dotyczącym jej niedostatków, jak i ciału, które potrzebuje dokładnie tej duszy. Planiści wybierają dla nas ciała, które dzięki połączeniu naszych duchowych wad charakteru z konkretnym temperamentem ciała mają prowadzić do powstania określonej osobowości. Moi pacjenci, będący lekarzami i fizjologami, przedstawili mi pokrótce anatomiczny schemat łączenia się duszy z rozwijającym się mózgiem płodu. Przykładem jest przypadek numer 66. Sugestie posthipnotyczne pozwalają pacjentom specjalizującym się w tych zawodach naszkicować uproszczone schematy tego, co próbowali mi powiedzieć o tych powiązaniach, znajdując się w stanie hipnozy. Ułatwiło mi to zrozumienie tego procesu. Przypadek numer 66. Doktor Newton. Chciałbym wiedzieć, czy początkowy etap łączenia się z płodem zawsze wygląda mniej więcej tak samo. Pacjent. Nie, chociaż na etapie wyboru wcielenia mogłem prześwietlić umysł dziecka, moje wchodzenie do niego i tak może być trudne. Podaj mi ostatni przypadek takiego trudnego połączenia. Trzy wcielenia temu musiałem się połączyć z bardzo sztywnym, niereceptywnym mózgiem. Czułem, że w jego odczuciu moja obecność jest inwazyjna. Było to nietypowe, ponieważ większość ciał, w których mam zamieszkać, akceptuje moją obecność. Zazwyczaj uważają mnie po prostu za nowego współlokatora. Chcesz przez to powiedzieć, że to konkretne ciało miało poczucie, że jesteś kimś obcym, intruzem, którego należy się pozbyć? Nie. To był apatyczny umysł podzielony na gniazda gęstej energii. Moje pojawienie się zaburzyło jego brak mentalnej aktywności. Poszczególne części mózgu były odizolowane od siebie, co stwarzało opór przed komunikacją. Ospałe umysły wymagają więcej wysiłku z mojej strony, opierają się zmianie. Zmianie? Polegającej na moim pojawieniu się w ich przestrzeni, wymaga to jakiejś reakcji. Moja obecność wymuszała na tym umyśle myślenie, a był to umysł pozbawiony ciekawości. Zacząłem naciskać różne guziki i odkryłem, że nie chcę, żebym go wywoływał. Czego się spodziewałeś? Przyglądając się temu ciału w sferze, zobaczyłem efekt, dojrzały umysł, ale nie widziałem wszystkich trudności, jakie będę miał z umysłem dziecka na początku. Rozumiem, a teraz chcesz powiedzieć, że ten umysł potraktował twoje wtargnięcie jako zagrożenie? Nie, raczej jako kłopot. Ostatecznie zostałem zaakceptowany i dopasowaliśmy się do siebie. Wróćmy teraz do tego, co powiedziałeś o przyciskaniu guzików. Wyjaśnij mi, co to dla ciebie znaczy w przypadku standardowego łączenia się z wybranym płodem. Wchodzę do rozwijającego się mózgu zazwyczaj w okolicach czwartego miesiąca. Nasi przewodnicy dają nam tu pewną swobodę, ale nigdy po szóstym miesiącu. Wchodząc do łona matki, tworzę czerwone światło skupionej energii i skierowuję je na kręgosłup dziecka, przesuwam tę wiązkę wzdłuż kręgosłupa, tam i z powrotem, podążając za siecią neuronów do mózgu. Po co to robisz? Otrzymuję dzięki temu informacje o wydajności przesyłania myśli, o transmisji sensorycznej. Co robisz dalej? Nakierowuję światło na oponę twardą, zewnętrzną warstwę mózgu, delikatnie. Dlaczego akurat czerwone światło? Pozwala mi ono być szczególnie wrażliwym na fizyczne odczucia tej nowej osoby. Stapiam ciepło mojej energii z szarością i niebieskością substancji mózgu. Zanim to zrobię, mózg jest po prostu szary. Wykonywane przeze mnie czynności przypominają zapalanie świateł w ciemnym pokoju, pośrodku którego stoi drzewo. Zgubiłem się. Wyjaśnij mi, o co chodzi z drzewem. Drzewo to rdzeń. Usadawiam się pomiędzy półkulami mózgu, żeby mieć dobry punkt obserwacyjny, pozwalający zobaczyć, jak ten system będzie działać. Następnie poruszam się wokół gałęzi tego drzewa, żeby zbadać działanie układu elektrycznego. Chcę sprawdzić, jak gęsta jest energia we włóknach kory mózgowej otaczającej fałdami wzgórze. Chcę się dowiedzieć, jak ten mózg myśli i jak odbiera informacje zmysłowe. Jak ważna jest gęstość energii lub jej brak w mózgu? Nadmierna gęstość mózgu w pewnych obszarach oznacza istnienie zatorów na połączeniach pomiędzy grupami efektywnie działających neuronów. Chcę skorygować te blokady, używając w tym celu mojej energii, o ile, no wiesz, będzie to możliwe, dopóki mózg wciąż się jeszcze formuje. Potrafisz wpłynąć na rozwój mózgu? Oczywiście! Myślałeś, że dusza jest tylko pasażerem? Stymuluje te obszary bardzo delikatnie. Myślałem, że ty i dziecko jesteście miniaturowymi wersjami siebie, sądząc po inteligencji, jaką na początku przejawiacie. Nie przed narodzinami. Chcesz powiedzieć, że potrafisz udoskonalić działanie fal mózgu, robiąc te wszystkie rzeczy, które opisałeś? Takie jest przynajmniej nasze oczekiwanie. Chodzi o to, żeby dostosować poziom swoich wibracji i swoje możliwości do naturalnego rytmu fal mózgowych dziecka, ich elektrycznego przepływu. Myślę, że ciała, w których mieszkałem, są mi wdzięczne za pomoc w zwiększeniu przepływu myśli na mostkach. Może to pobożne życzenia. Jak widzisz przyszłość mózgu z punktu widzenia nieustannej ewolucji i wpływu, jaki mają na niego stymulujące go dusze Widzę mentalną telepatię. Zdarzały mi się oczywiście młodsze dusze, które wydają się bardziej bierne po wejściu do ciała niż ta z przypadku numer 66. Jest to niebo lepsze od pobudzenia dziecka w wyniku nieporadnych, nadgorliwych działań niedoświadczonych dusz. Przeciętna dusza stara się wydobyć od swojego gospodarza jakieś informacje w sposób opisywany jako łaskotanie dziecka, by zrobić mu przyjemność. Zasadniczo to ważny czas z punktu widzenia integracji ciała i duszy, a w procesie tego zapoznawania się mentalnie uczestniczy również matka. Siedziba duszy w żadnym wypadku nie ogranicza się do mózgu. Energia duszy promieniuje na całe ciało dziecka. Pacjent z przypadku numer 66 jest lekarzem. Kolejny przypadek dotyczy zaś połączenia się dwóch istot w celu stworzenia jednej całości w momencie przyjścia dziecka na świat, a pacjentem jest tu człowiek niezwiązany z medycyną. Każda dusza ma własne preferencje dotyczące tego, kiedy i jak połączy się z płodem. Poniższy przypadek pokazuje procedury stosowane przez bardzo rozważną i rozwiniętą duszę. Przypadek numer 67. Doktor Newton. Powiedz mi, jak przebiega wchodzenie do umysłu dziecka i kiedy zazwyczaj się to dzieje? Pacjent. Początkowy etap kojarzy mi się z zaręczynami. Z moim obecnym ciałem połączyłem się w ósmym miesiącu. Wolę przychodzić dość późno, kiedy mózg jest już większy, dzięki czemu mam nad czym pracować, kiedy się z nim łączę. Czy łączenie się z ciałem na tak późnym etapie ma jakieś minusy? To znaczy masz już wtedy do czynienia z bardziej niezależną jednostką. Niektórzy z moich przyjaciół mają takie odczucia, ja nie. Chcę móc porozmawiać z dzieckiem, kiedy wzajemna świadomość jest już większa. Porozmawiać? Porozmawiać z płodem? O czym ty mówisz? Oczywiście, że porozumiewamy się z dzieckiem. Opowiedz mi o tym powoli. Kto mówi pierwszy i co? Dziecko może zapytać, kim jesteś, odpowiadam, przyjacielem, który przyszedł się z Tobą pobawić i stać się częścią Ciebie. Czy to uczciwe? Przecież nie przyszedłeś się bawić, przyszedłeś, żeby zamieszkać w tym umyśle. O proszę Cię, z kim Ty rozmawiałeś? Ten umysł i moja dusza zostały stworzone, żeby ze sobą być. Uważasz, że jestem na ziemi jakimś obcym intruzem? Łączę się z dziećmi, które witają mnie, jakby się mnie spodziewały. Są dusze, które mają inne doświadczenia. Zna niezdarne dusze, są jak słoń w składzie porcelany ze swoją nadgorliwością, próbują wszystko robić według jakiegoś planu. Angażowanie zbyt dużej ilości energii już na samym początku powoduje opór. Czy dziecko z twojego obecnego wcielenia miało jakiekolwiek obawy przed połączeniem się z tobą? Nie, one jeszcze zbyt mało wiedzą, żeby się bać. Zaczynam od głaskania ich mózgu. Potrafię szybko skierować do nich ciepłe myśli pełne miłości i przyjaźni. Większość dzieci po prostu akceptuje mnie jako część siebie. Rzadko zdarza się opór, jak w przypadku mojego obecnego ciała. Naprawdę? Co było nietypowego w tym płodzie? Nic takiego. Pojawiły się w nim myśli w stylu: Teraz kiedy już tu jesteś, kim ja się stanę? To jednak może być problem. W gruncie rzeczy to dziecko przyznaje, że jego tożsamość zależy od ciebie. Dziecko zaczyna zadawać sobie pytanie: kim jestem? Niektóre są tego bardziej świadome niż inne. Czasem pojawia się opór, ponieważ zmuszamy je do poruszenia się. Kiedy wciąż są jeszcze ociężałe, jesteśmy jak perła w ostrydze. Nie masz więc wrażenia, że dziecko wyczuwa, iż jest zmuszane do oddania jakiejś części swojej indywidualności? Nie, dusze pojawiają się, żeby dać dziecku głębi osobowości. Jego istota zostaje umocniona dzięki naszej obecności. Bez nas funkcjonowałyby zasadniczo jak niedojrzały owoc. Ale czy dziecko coś z tego rozumie przed narodzinami? Wie tylko, że chce się z nim zaprzyjaźnić. Żebyśmy mogli wspólnie robić różne rzeczy. Zaczynamy od przekazywania sobie prostych informacji, takich jak ta, o niekomfortowym ułożeniu ciała w łonie matki. Zdarza się, że pępowina owinie się wokół szyi dziecka, a ja je wtedy uspokajam. W przeciwnym wypadku mogłoby za bardzo się wiercić i tylko pogorszyć sytuację. Mów dalej o tym, jak pomagasz dziecku. Przygotowuję je do narodzin, ponieważ będzie to dla niego szok. Wyobraź sobie, że ktoś wypycha cię z ciepłej, wygodnej, bezpiecznej macicy w jaskrawe światło szpitalnej sali. Hałas, konieczność zaczerpnięcia oddechu, trzymanie na rękach. Dziecko ceni moją pomoc. Głównym celem jest teraz pokonanie lęku poprzez uspokajanie mózgu zapewnieniami, że wszystko będzie w porządku. Zastanawiam się, jak dzieci to przechodziły, zanim pojawiły się pomagające im dusze. Mózg był wtedy zbyt prymitywny, żeby skonceptualizować traumy porodu. Świadomość była niewielka. Oczywiście nie zjawiałem się tam wtedy. Czy potrafisz w jakiś sposób uspokajać pełne obaw matki? Musimy nabierać biegłości w tej sztuce. Przez znaczną część mojego życia miałem niewielki wpływ na matki lub nawet nie miałem żadnego, kiedy podczas ciąży były przestraszone, smutne lub rozgniewane. Konieczne jest nabycie umiejętności dostrajania wibracji swojej energii do naturalnego rytmu ciała, zarówno dziecka, jak i matki. Żeby uspokoić matkę, musimy zharmonizować ze sobą trzy zestawy fal, w tym własne. Mogę nawet doprowadzić do tego, że dziecko będzie kopać, by matka wiedziała, że wszystko jest w porządku. Wreszcie przychodzi czas porodu. Zakładam, że do tego czasu trudna praca nad połączeniem jest już zakończona. Szczerze mówiąc, dla mnie ten proces jeszcze się całkowicie nie zakończył. Rozmawiam z moim ciałem jak z drugą osobą aż do szóstego roku życia. Lepiej nie wymuszać pełnego zespolenia od razu. Przez jakiś czas bawimy się ze sobą jak dwoje ludzi. Zauważyłem, że dużo małych dzieci mówi do siebie, jakby miały obok wyimaginowanego kompana do zabawy. Czy to ich dusza? Właśnie tak! Chociaż nasi przewodnicy również lubią się z nami bawić, kiedy jesteśmy małymi dziećmi. A czy zauważyłeś, że starsi ludzie też często do siebie mówią? Na swój sposób przygotowują się do rozstania. Jak ogólnie rzecz ujmując, traktujesz powracanie na Ziemię w kolejnych wcieleniach? Jako dar, to wieloaspektowa planeta. Oczywiście bywa źródłem bólu, ale jest też zachwycająca i niezwykle piękna. Ludzkie ciało jest cudem pod względem formy i konstrukcji. Nieustannie zadziwia mnie każde nowe ciało i ta niezliczona ilość sposobów, w jakich mogę się w nich wyrażać, zwłaszcza w ten najważniejszy poprzez miłość.